Witajcie moi drodzy, z Będzina wita niezastąpiony duet komentatorski Michał Hawreł i Mariusz Radziszewski. Dziś przed nami 10. jubileuszowa już gala Silesian MMA w nowej lokalizacji. Nasza lokalna federacja w dalszym ciągu wypływa na coraz szersze wody, coraz to nowsze miejscówki na mapie naszej federacji. Przed nami wiele jak zwykle emocjonujących pojedynków. Tradycyjnie zaczniemy od walk w formule semi-pro. Skończymy na walkach zawodowych na bardzo wysokim poziomie. Taką perełką na dzisiejszej karcie będzie walka o pas kategorii lekkiej. Myślę, że nie pozostaje nam nic innego niż krok po kroku przeanalizować sobie kartę walk i przybliżyć naszym widzom, co dziś na nas czeka. Tak jest, Michał. Dzisiaj zobaczymy 10 pojedynków, z czego 3 pierwsze pojedynki będą w formule semi-pro, czyli nie pełnej zawodowej. Kolejnych 7 pojedynków zobaczymy już w formule zawodowej. Naszym widzom, którzy są, że tak powiem, nieobyci w temacie, może przybliżymy różnicę między walką zawodową a walką semi-pro. Tą różnicą podstawową i dla zawodników najważniejszą jest to, że walki półzawodowe nie liczą się do naszego zawodowego rekordu. Ich, że tak powiem, celem jest obycie się z halą, obycie się gdzieś tam z tą presją. Walka nie toczy się na dystansie 3 rund po 5 minut, tylko 3 rund po 3 minuty i formuła jest uboższa o łokcie i kolana na głowę. Poza tym normalne zasady MMA, jest to normalna, mówiąc kolokwialnie, bitka, więc nie jest to jakaś formuła bardzo ograniczona. Dokładnie tak jak powiedziałeś, mogę tylko jeszcze dodać, że w niektórych federacjach jeszcze zawodnicy biją się w tak zwanych bombkach, czyli niepełnoprawnych rękawicach do MMA z małą zawartością tak zwanej pianki, tylko z troszeczkę grubszym, z troszeczkę grubszą warstwą tej pianki, że tak powiem. Okej, przechodząc do konkretów. Pierwszą walką, która otworzy nam dzisiejszy wieczór, będzie walka w kategorii do 61 kg. Adrian Kucypera zmierzy się z Sebastianem Chrobotem. Z Sebastianem Chrobotem, który już fanom organizacji Silesian MMA jest doskonale znany. Kilka walk na jego koncie. Zawodnik reprezentujący Bastion Tychy już kilkukrotnie pokazał się z dobrej strony. Myślę, szczerze mówiąc, że będzie to jedna z jego ostatnich walk w tej formule półzawodowej, no bo naprawdę wygląda to już przyzwoicie. Tak jest, Sebastian Chrobot to jest weteran, można powiedzieć, już organizacji Silesian MMA, ponieważ jego rekord półzawodowy to 3-0 i wszystkie walki toczył właśnie na tej organizacji, kolejno na gali 5, 6 i 8. Kolejną walką w tej samej kategorii, w tej samej formule, a mianowicie semi-pro, 61 kg. Olaf Kosiński, reprezentujący Silesian Cage Club, zmierzy się z Dorianem Wawrzysiakiem, również znanym fanom naszej organizacji. No i tutaj warto pochylić się, myślę, nad postacią Olafa Kosińskiego. Zawodnik ze stylem, który zawsze jest miły dla oka, stójkowicz, mańkut, z dość dobrymi warunkami fizycznymi, jak na tą kategorię. No i też nie można dać się zwieść, dwóch bardzo młodych zawodników, walka półzawodowa, ale takich zawodników jest rzeczywiście, mówiąc wprost, ogarniętych i nie będzie to raczej jakaś bezmyślna wymiana, tylko już, mówiąc kolokwialnie, klatkowe szachy. I będzie, myślę, na co popatrzeć. Dokładnie tak. Generalnie można powiedzieć, że teraz już te walki semi-pro, a właściwie duża część z nich mogłaby być równie dobrze walkami otwierającymi galę w formule zawodowej. Po prostu ten sport tak poszedł do przodu, że nie jest to, tak jak powiedziałeś, zwykłe, że tak powiem, bezmyślne bicie się, tylko zawodnicy wchodzą z konkretnym planem na walkę i starają się go realizować w klatce. Tak, no też warto się tak jakby pochylić nad tym, że ci młodzi zawodnicy to już są ludzie, którzy startowali konkretnie od MMA. To nie są zapaśnicy, którzy liznęli troszkę boksu, tylko od początku są kształtowani właśnie pod takie przekrojowe walki i właściwie nie mają słabych stron. Dokładnie tak, dyscyplina ewoluowała, więc nie ma teraz podziałów na stójkowiczów, zapaśników i parterowców, tylko każdy stara się raczej szkolić w każdej dziedzinie, robić to wszystko przekrojowo i potem wychodzą na takie perełki, jak m.in. Olaf Kosiński. Trzecia walka dzisiejszego wieczoru, która nas z racji klubowej przynależności Tomka Niespora ciekawi w szczególności. Rywalem wspomnianego przez nas Tomka Niespora, czyli naszego klubowego kolegi z Shark Top Team Bytom i Spartana Chorzów, będzie Remigiusz Rzemieniewski. Walka odbędzie się w umownym limicie do 82 kg.
No i jestem bardzo ciekaw, czy ten wybitny boks i defensywne zapasy Tomka wystarczą na Remigiusza. Dokładnie tak, szczerze myślę, mówiąc. Że jako trener możesz być nieobiektywny. Dokładnie tak, mogę być bardzo nieobiektywny. Osobiście uważam, że wystarczą, a zobaczymy, bo oczywiście klatka zweryfikuje wszystko, mówiąc kolokwialnie. No i co, sam, jak pewnie wiesz i pewnie wszyscy się domyślają, czekam na tą walkę, więc nie będę tutaj siedział z wami, jak ta walka będzie się odbywała, ponieważ będę po drugiej stronie kamery i czekamy. Okej. Na tym zakończymy walki półzawodowe tego wieczoru i tą kartę główną, można tak powiedzieć, walk zawodowych otworzy nam starcie również w kategorii 61, dużo dzisiaj tych walk w kategorii koguciej. Walka, której też będę przyglądał się z zaciekawieniem, bo będzie w niej walczył mój były przeciwnik, mianowicie Marcin Maleszewski, zawalczy z Michałem Oleksym, reprezentującego kontender Kamienna Góra. Dla Marcina będzie to taka szansa na, mówiąc kolokwialnie, odkucie się, bo jest po 3 porażkach z rzędu. Mówiąc szczerze, trzymam za niego kciuki. Mam nadzieję, że gdzieś wróci na te zwycięskie tory, no bo ciężko pracuje, jest naprawdę solidnym zawodnikiem. I też ciekaw jestem dyspozycji Michała Oleksego, czy postawi ciężkie warunki. Tak jest, no jeżeli chodzi o Marcina, to sam jestem ciekaw, jak po prostu po tych 3 porażkach zaprezentuje się nam tutaj. Zawsze za nim jeździła rzesza kibiców, mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, z tego względu, że zawsze wtedy panuje gorąca atmosfera na trybunach. Marcin jest dobrym zawodnikiem, czasami gdzieś tam ma pecha w swoich walkach, czasami trafia po prostu na takich rywali jak ty, Michał, no i niestety też musi odnieść gorycz porażki. Zobaczymy, co będzie się dzisiaj działo. Tak jest. Kolejna walka, moi drodzy, ja bym ją zatytułował starcie młodości z doświadczeniem. Piotr Drozdowski kontra Maksymilian Kowalski. Starcie również w umownym limicie, w catchweightie do 88 kg. No i generalnie ciężko cokolwiek o tej walce powiedzieć, również dwóch przekrojowych, mocnych zawodników. Ciężko mi to jakkolwiek wytypować. Spodziewam się po prostu takiej dobrej, mocnej, przekrojowej walki. Ja nie zdziwiłbym akurat się, gdyby zakończyło się to decyzją. Ja tutaj akurat mogę troszeczkę więcej powiedzieć z tego względu, że mój zawodnik kiedyś miał okazję mierzyć się z Maksymilianem Kowalskim, więc gdzieś tam się pod niego przygotowywaliśmy. Jest to mocny zawodnik, który wydaje mi się, że będzie swoją grę chciał próbować w parterze. Jeżeli chodzi o Piotra, to oczywiście olbrzymie doświadczenie. Walczył na dużych polskich galach. Jest obyty, także myślę, że też tanio z który nie sprzeda i będzie to ciekawa walka. Zobaczymy, czy wygra właśnie młodość, czy doświadczenie. Kolejne dwie walki to taki trochę freakowy akcent na dzisiejszej gali. Dwóch debiutujących zawodników, Patryk Atkinieje i Ireneusz Strawa. Ciężko tutaj również jakkolwiek to typować, cokolwiek konkretnego powiedzieć, bo będzie to dwóch debiutantów. I szczerze mówiąc, spodziewam się tutaj czegoś, co też znaczna część fanów lubi, czyli po prostu takiej bitki bez kalkulacji. Nie spodziewam się tu jakiejś wytrawnej taktyki i szachów w klatce, aczkolwiek mogę się zdziwić. To znaczy, jeżeli chodzi o Patryka, to faktycznie jest to typowy debiutant, który przygotowywał się fankosie do tej walki. Natomiast jeżeli chodzi o Ireneusza, to troszeczkę gdzieś tam pogrzebałem sobie. Miał on już 4 walki na swoim koncie, niestety 4 przegrane. Wszystkie odbyte za granicą. Wydaje mi się, że to jest to chłopak, który może gdzieś tam mieszkał sobie za granicą i trenował. Teraz reprezentuje klub Kotwica MMA. Także wydaje mi się, że... Co zwiastuje wysoki poziom zapasów. Dokładnie tak, zwiastuje to wysoki poziom zapasów, ale też gdzieś po cichu w głowie mam to, że może po prostu chłopcy wyjdą do klatki i zaczną się bić. Zobaczymy. No i kolejna walka. Zapowiedziałem, że walka freakowa, aczkolwiek tego zawodnika powszechnie uznanego za freaka, mianowicie Szymona Września, popularnego Taksi Złotówę, ciężko za takiego pełnoprawnego freaka uważać, bo naprawdę reprezentuje już konkretny poziom. Kilka walk z mocnymi przeciwnikami na jego koncie, między innymi też walka w formule bokserskiej na gali grupy promotorskiej Knockout Promotion. Naprzeciwko niego stanie Ariel Witek, który też już miał przyjemność walczyć dla organizacji Silesian MMA.
reprezentant MMA Solo Team Namysłów stanie właśnie naprzeciwko reprezentującego Betę Gym Taxi Złotówy. Tak jest, dokładnie tak jak powiedziałeś, Taxi Złotówa, bo tak będziemy o nim mówić, nie jest typowym freakfighterem, ponieważ stoczył już kilka ciekawych walk w swojej karierze, natomiast myślę, że powiemy o tym troszeczkę później, jak już będziemy bliżej tych walk. Tak jest, dalszą część karty przeanalizujemy w naszym kolejnym, że tak powiem, studyjnym panelu, a już powoli nasza rola się kończy. Widzimy już ring announcera, popularnego pana Pawłowskiego na środku naszego oktagonu. Zapraszamy do oglądania. Osoby, które oglądają darmową transmisję. No.
Akcja! Lecie! Juksi! Golowe! I Adria! Thank you.
Zaczynamy, moi drodzy, przed nami pierwsza walka dzisiejszego wieczoru. Semi Pro 61 kg. 19-letni Sebastian Chrobot zmierzy się z Adrianem Kucyperą. Przewaga wieku, czy będzie to przewaga, to za chwilkę się przekonamy. Aczkolwiek starszy Adrian Kucypera, wzrost podobny, waga prawie że identyczna. Pierwsza walka Adriana w organizacji Silesian MMA. Czwarta walka natomiast Sebastiana Chrobota. Do tej pory wszystkie walki jak po sznurku szły Sebastianowi. Ciekaw jestem, jak będzie tym razem. Dokładnie tak. Sam jestem ciekaw występu Sebastiana Chrobota, który ma w narożniku Sławka Szamotę, co zwiastuje doskonały parter. Zresztą jak przyglądałem się statystykom Sebastiana, to dwie z trzech wygranych właśnie osiągnął przez techniki kończące. Także wydaje mi się, że tutaj parter będzie na bardzo wysokim poziomie w jego wykonaniu. Tak, po pierwsze parter, a po drugie coś, co zawsze rzucało się w oczy w walkach Sebastiana, to też taki wysoki poziom ofensywnych zapasów. Bardzo fajnie po wywieraniu presji w stójce, po stójkowych akcjach schodzi do dwóch nóg. Myślę, że będzie to jednym z planów na walkę Sebastiana. Michał Łępicki, sędzią pierwszego dzisiejszego pojedynku. Zawodnicy gotowi, kiwnęli sobie rączką, że przybiją sobie piąteczkę i zaczynamy. Pamiętajcie, widzimy, moi drodzy, że możecie dalej wykupywać pay-per-view z tego względu, że tylko ta walka będzie na darmowym paśmie facebookowym bądź YouTube'owym. Widzimy, duża grupa kibiców z Tychów przyjechała za Sebastianem. Ładnie miesza pozycję Adrian Kucypera, mocna wymiana low kicków na samym początku. To, co powiedziałeś, wywiera presję sobie Sebastian po to, żeby skrócić dystans i podejrzewam, że zaraz będzie chciał przenieść walkę na dół. Ale widać, że Adrian Kucypera w tych defensywnych zapasach nie gapa. Troszkę nam się tu pokręcili. Dużo energii będzie kosztowało to obydwu zawodników. Teraz Adrian szuka sprowadzenia. Ta walka przy siatce i ładne wyniesienie. Zobaczymy, czy uda się przykontrolować, ale już to, o czym mówiliśmy. Zapięta gilotyna? Nie, odpuścił. Ładne kolano, mocna presja ze strony Sebastiana Chrobota. Zaczęli bardzo mocno. Ciekaw jestem, jak z uwagi na ten mocny początek będą wyglądali kondycyjnie w tej walce. Dokładnie tak, w tak młodym wieku dość łatwo się, kolokwialnie mówiąc, podpalić i potem tego tlenu może troszeczkę zabraknąć w kolejnych rundach. Troszkę uspokoiła się nam ta walka. Mocny low kick na łydkę w wykonaniu Adriana Kucypery. Tak jest, coś, na co warto, odczuł troszeczkę. Coś, na co warto zwrócić uwagę ze strony Adriana, to zmiany pozycji. Raz w pozycji Mańkuta, raz w pozycji zawodnika praworęcznego. Ładna próba backfistu ze strony Sebastiana. Widać, że dość szeroki wachlarz stójkowych technik posiada zawodnik z Tychów. Ponawia próby kopnięć na łydkę Adrian Kucypera. Już chyba drugi raz próbuje Sebastian takiego półobrotowego kopnięcia. Na razie obie próby niecelne. To kopnięcie kosztuje bardzo dużo energii. Mój trener Patryk Żydek zawsze powtarza, że to kopnięcie warto spróbować raz na rundę. Ono albo wyjdzie, albo nie. Później nie warto tej energii tracić. Teraz mocna wymiana przy siatce i kolejna próba sprowadzenia ze strony Adriana Kucypery. Znowu ładnymi defensywnymi zapasami pracuje Sebastian. Ciężko go wywrócić, pracuje tak zwanym overhookiem. Te zapasy przy siatce to jest taki element walki dość specyficzny, mianowicie dla widzów, szczególnie tych nieszczególnie wprawionych, element najnudniejszy, a dla zawodników najbardziej męczący. Odczuł tam chyba któryś z ciosów. Sebastian trafił chyba kolanem, co na pewno odczuł Adrian. Myślę, że Sebastian powinien wstawać do góry i próbować w stójce dokończyć dzieła zniszczenia. 5 sekund do końca, zawodnicy chyba już, tak jest, nic tutaj się nie zmieniło. Czekamy na rundę drugą.
Walka semi-pro, więc ta pierwsza runda dość szybko nam zleciała, bo tylko 3 minuty. Ciekaw jestem, jak kondycyjnie będzie to wyglądało w drugiej rundzie, no bo poszli piecem i dali z siebie niemalże 100%. Zerkam sobie właśnie na narożnik Sebastiana, który dość ciężko oddycha. Wydaje mi się, że Adrian zachował troszeczkę więcej sił, no ale zobaczymy, co będzie się działo, jak wybije gong do rundy drugiej. I to, o czym mówiliśmy, zawodnicy teoretycznie młodzi, mało doświadczeni, aczkolwiek pokazali już pełen przekrój MMA. Stójkowe wymiany, ekwilibrystyczne techniki, zapasy ofensywne, defensywne, próby technik kończących. Pełny wachlarz. Myślę, że dobra walka na otwarcie, żeby zachęcić widzów do wykupienia subskrypcji pay-per-view. Narożniki opuszczają już oktagon. Zawodnicy gotowi i czas na drugie starcie. To był właśnie chyba ten pierwszy raz w rundzie drugiej i akurat trafiony. Coś pięknego. Piękna obrotówka. Coś niesamowitego. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy ona siadła gdzieś na tułów, czy siadła na głowę. Zaraz zobaczymy przekonamy. To wszystko w powtórce. Nie, zgasił piętą. Oj, chyba tak. Zahaczył obrodę tutaj rywala i padł jak rażony piorunem. Adrian. Bardzo przytomne zachowanie sędziego, tutaj dobijanie nie było potrzebne. Dokładnie tak, pamiętajmy zresztą, że to jest walka semi-pro, więc tutaj można chłopakom oszczędzić trochę zdrowia i troszeczkę walki przerywać szybciej. Sebastian stoi z rozłożonymi rękami i zbiera splendor i podziw bijący z trybun. Widowiskowo rozpoczęła nam się 10. edycja Citizen Cage Club. Czekamy na więcej. Thank you.
Ja tylko powtórzę to, co przed chwilą powiedział Michał. Za chwilkę schodzimy z darmowego pasma, więc zapraszam serdecznie do wykupywania pay-per-view. Thank you.
Witamy ponownie, właśnie dążymy do drugiej walki, która odbędzie się również na zasadach semi-pro, również w kategorii 61 kg, czyli w kategorii koguciej, a staną naprzeciwko siebie bardzo młodzi zawodnicy. Z jednej strony Olaf Kosiński, 19-latek, trenujący na co dzień w klubie Silesian Cage Club, a z drugiej strony Dorian Wawrzusiak, który trenuje w MMA Tadores Katowice. Obaj zawodnicy wnieśli na wagę dokładnie tyle samo, czyli 61 kg i 700 gram. No i co? Czekamy na fajerwerki. Tak jest. Myślę, że dwaj zawodnicy, którzy te fajerwerki nam zapewnią. Można powiedzieć, że derby Katowic, bo walka zawodników z dwóch największych klubów właśnie z wojewódzkiego miasta Katowic. Olaf Kosiński, przewaga wzrostu aż o 10 cm, co w tej kategorii jest czymś, można by rzec, niespotykanym wręcz. Natomiast Dorian ma dużo więcej walk stoczonych, ponieważ aż 6, czyli dwa razy więcej niż Olaf. To, o czym wspominałem już wcześniej w studiu, wysoki mańkut, czyli ktoś, z kim wydaje mi się najciężej jest w stójce walczyć. Już widzimy ładne, długie lewe. Tutaj czymś, co powinien cały czas Dorian Wawrzusiak robić, to uciekać od tej mocniejszej ręki Olafa i zachodzić go cały czas w lewą stronę. I to, co Patryk Żydek zawsze mówi na treningach, na mańkuta kopać prawego haja bezpośredniego. Znowu element, nieodzowny element walki MMA, zapasy przy siatce, próba kończenia ze strony Olafa. Tak, mamy podpiętą kimurę, natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze dość bezpiecznie. Niczym Kazushi Sakuraba za czasów Pride'a. Jeżeli wyrwie ręka, właściwie w tej chwili to zrobił, to może być bliski wpięcia za plecy, co właśnie próbuje zrobić Dorian. I ma wpiętych tak zwanych haków, także jeszcze ta pozycja nie jest na tyle niebezpieczna dla Olafa, żeby mogło się coś z niej stać, aczkolwiek musi na pewno bardzo uważać. Bardzo przytomne zachowanie Olafa. Okopuje teraz nogi Doriana Wawrzusiaka. Ładna próba lewego high kicka i wracamy do stójki. Straszy tymi długimi lewymi cały czas reprezentant Silesian Cage Club. Potknął się Dorian, wylądował na plecach, ale Olaf daje mu spokojnie wstać. A to oznacza, że chyba tą walkę będzie chciał prowadzić w stójce. Zresztą co widzimy? Widzimy, że już wydaje się troszkę zmęczony trudami tego pojedynku Dorian Wawrzusiak. Może to było tylko takie moje mylne wrażenie, ale wydaje się, że dość ciężko oddycha. Ładne te ciosy z tylnej ręki bije Olaf, wydłuża. Oj, uwaga, wskoczył do balachy. Ale łokieć jest... Łokieć już poza linią bioder. Dokładnie tak, więc raczej nie powinno się z tego nic wydarzyć. Dokładnie tak.
fatalnej sytuacji znalazł się teraz Dorian i Olaf zasypuje go. Początek końca. Tak jest. Mocny ground and pound. Cezary Wojciechowski nie miał nic innego, nie miał powodów do tego, żeby nie przerywać tej walki. Słusznie wskoczył między dwóch zawodników i zakończył walkę. Załamany Dorian Wawrzysiak. Myślę, że zmęczyły go te próby technik kończących. Kosztowały go naprawdę dużo energii. Widzimy na powtórce tą próbę wpięcia za plecy. Thank you.
Now I know only I can stop the rain. Now I know only I can stop the rain. Now I know only I can stop the rain. Now I know only I can stop the rain. Now I know only I can stop the rain. Now I know only I can stop the rain. Now I know only I can stop the rain. Thank you.
trzecia walka dzisiejszego wieczoru, również formuła półzawodowa. Tomasz Niespor i Remigiusz Rzemieniewski, a na stanowisku komentatora mała zmiana z uwagi na to, że Mariusz Radziszewski musiał uciec do narożnika Tomka Niespora. Na drugim fotelu komentatora matchmaker organizacji Silesian MMA, Adrian Pyrtek. Witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie. Małe porównanie statystyk. O wiele wyższy Remigiusz Rzemieniewski od reprezentanta Gracie Barra, Spartan Chorzów i Shark Top Team Bytom. Wiek podobny, waga zbliżona, umowny catchweight do 82 kg. Ogromne wsparcie na trybunach, za Tomkiem zawsze jeździ ogromna rzesza kibiców. Gdzie by nie walczył, czuje się jak u siebie w domu, właśnie z uwagi na ogromną rzeszę kibiców. Po drugiej stronie oktagonu Remigiusz Rzemieniewski, reprezentujący Berserker z Team Bielsko-Biała, podopieczny Damiana Herczyka, tanio skóry nie sprzeda. Jak każdy zawodnik z Bielska, jest solidny i przekrojowy. Zawodnicy gotowi, sędzia gotowi. Zaczynamy. Pierwsza runda, moi drodzy. Powiem Ci szczerze, Michał, że jestem sam ciekaw, w jaki sposób Tomek Niespor będzie tym agresywnym boksem skracał ten dystans między przez te długie ręce Remigiusza Rzemieniewskiego. Tak, Tomek, świetna stójka. Widzimy zmiana pozycji, to pewna nowość. I zmiana w stylu zawodnika z Chorzowa. Również elementem, który ładne od razu wymiany, presja do przodu ze strony Tomka. Również bardzo mocną stroną Tomka Niespora są defensywne zapasy. Próba wysokiego kopnięcia ze strony zawodnika z Bielska. Poluje na łydkę cały czas Tomek. Ładnie pochylona głowa i od razu kontruje. Przyjmuje jeden cios, oddaje dwoma bądź trzema. Nieprzyjemnie walczy się z takimi zawodnikami. Już pierwszy cios skleił się z brodą Remigiusza. Ładna próba lewego midla z pozycji Mańkuta. Widać, że pomimo, iż jest to walka półzawodowa, bardzo wysoki poziom. Spokojne szachy, badają się. Nie lecą na hura. Ładna kontra ze strony Tomka ponownie. Ale uważam, że też tutaj... I pierwsza próba zejścia ze strony Remigiusza. W oczach Remigiusza też widzę dość spokój, jakby panował nad tym, co się dzieje póki co w klatce. Tak, raczej. Spodziewał się tego, że Tomek w stójce będzie narzucał mocną presję. Więc pewnie stąd ten spokój, nie jest zdziwiony. I to już, o czym mówiliśmy wcześniej, ten najbardziej wyniszczający, wykańczający element walki MMA, czyli ta walka przy siatce, wydaje się to nudne dla oka, ale jest bardzo wykańczające. Na ciągłym spięciu pracują teraz dwaj zawodnicy. Bardzo ładne defensywa ze strony Tomka. Ten uchwyt prawą ręką, tak zwany overhook, jest gwarantem tego, że nic złego tu nie powinno się zadziać. Bardzo dobre kolano Remigiusza. Tutaj widać, że Tomek odczuł to kolano na tułów. Próba obalenia za obie nogi. Bardzo ładnie też skleił teraz kolano z tułowiem przeciwnika Tomek. No i odczuł to Remigiusz. Widać to, że skrzywił się po tym kolanie. Widać, ile pracy tutaj kosztuje te zapasy tutaj pod siatką, ten clinch. Kolejna próba zejścia. Jedna noga wyłapana i przewraca Remigiusz. Ciekaw jestem, bo już w zasadzie 10 sekund do końca, jak ta runda będzie wyglądała na kartach punktowych. Tak, wydaje mi się, że tutaj stójka była pod dyktando Tomka Niespora, natomiast to obalenie może tutaj też fajnie zapunktować na korzyść. Cieszę się, że nie jestem sędzią punktowym, ja bo nie wiedziałbym, jak to rozegrać. Na pewno ta pierwsza runda kosztowała ich wiele sił i to widać tutaj po obu zawodnikach. Tak, aczkolwiek sam z własnego doświadczenia wiem, że nawet przy skrajnym wycieńczeniu ta minuta przerwy między rundami to jest w teorii tylko minuta, a w praktyce to naprawdę jest zbawienne i czasami na początku tej przerwy między rundami wydaje się człowiekowi, że naprawdę już zbyt wiele nie będzie w stanie pokazać, a po upływie tej minuty
jest w stanie naprawdę pokazać jeszcze fajerwerki. Widzimy teraz na replayu to udane zejście. Bardzo ładna posadka właśnie za jedną nogę tutaj, że udało się tutaj zrobić tak to. Tak jest, zapaśnicze, abecadło. Bardzo fajne też przytomne zachowanie ze strony Remigiusa. Nie dało się obalić za dwie nogi, kilkukrotnie to ponawiał. Tomek dobrze to bronił, uśpił trochę tą defensywę Tomka. Zszedł do jednej nóżki. Spokój, ta konsekwencja też pod tą siatką, nie? Cały czas dążył, jakby widać było, że nie dało się za dwie nogi, udało się za jedną. I na kartach punktowych na pewno będzie się to liczyło. Druga runda przed nami, od razu Tomek z mocną presją do przodu rusza. Ładny prawy krzyżowy. Pięknie to wyszło. Ładnie Tomek. Ten lewy sierp śmignął tutaj. Miesza płaszczyzny ciosów. Uderza raz na górę, raz na dół. Miesza te ciosy na korpus z ciosami na głowę. To jest ten niepozorny front kick, jak zauważyłeś, co jakiś czas próbuje Tomek kopać na ten tułów. To jest takie niepozorne, w kamerach to nie widać, jakby to było stwarzało jakieś zagrożenie, natomiast... Tak, ale odbiera ten tlen. Bardzo, tak. Ładny prawy krzyżowy. Ale widać, że odporny na ciosy jest zawodnik z Bielska. Hop, ładny, tym razem lewy krzyżowy z odwrotnej pozycji. Widać, że naprawdę ten wachlarz możliwości Tomasza Niespora w stójce jest ogromny. Nie wiem, czy ty miał tak samo, ale ja mam tutaj wrażenie, że jakby zaraz coś miało wybuchnąć, któryś miał rzucić tymi rękoma i zaraz jakiś celny cios. Ładnie, kolejny prawy ze strony Tomka. Niesamowite w stylu Tomka Niespora jest to, że on się w zasadzie nie cofa. Gdy przeciwnik rusza z kontratakiem, on po prostu staje w miejscu i chce wymieniać ciosy. Lewy middle kick, potknął się Tomek i po raz kolejny znajduje się na plecach, tym razem troszeczkę przez swój błąd, troszeczkę przez pecha. Plusem tej sytuacji jest to, że znajduje się plecami na siatce, a to daje mu możliwość wstawania i dobrze byłoby dla losów tej walki, gdyby udało mu się wstać. Ale widać, że tutaj naprawdę wie Remigiusz, jak kontrolować, blisko skleja się biodrami do Tomka. Bardzo mocno. Próba sweepa z motylej gardy. Bardzo przytomnie Remigiusz odciągnął Tomka od siatki. ...30 sekund do końca rundy. Kolejna próba przetoczenia przeciwnika, ale znów bardzo przytomnie z góry Remigiusz Zemieniewski. Bardzo mądrze rozkłada ciężar ciała tutaj, mimo to, że jest w pełnej gardzie. O, już nie, już przejście do półgardy. Widać, że bardzo ciężko oddycha już reprezentant Spartana Chorzów. Obu ta runda kosztowała wiele sił, widać tutaj po obu zawodnikach. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała trzecia odsłona, bo pierwsza i druga runda w zasadzie bliźniacy. Stójka pod dyktando Tomka, zapasy i parter pod dyktando Remigiusza. Na powtórkach widzimy te frontkiki, o których wspominałeś. Ostatnie instrukcje ze strony trenerów Patryka Żydka i Mariusza Radziszewskiego. I czas na trzecią odsłonę tego starcia. Po raz kolejny, jak to ma w zwyczaju, Tomek rusza do przodu mocną presją.
Ładnie szachuje tymi pozycjami Tomek Niesport, przez co też utrudnia przeciwnikowi tę zapaśniczą pracę. Ładny lewy sierp. Odczuł tam chyba któryś z ciosów, ale teraz nie wiem, szczerze mówiąc, czy Tomek się potknął, czy odczuł któryś z ciosów zadanych przez Remigiusza. Wydaje mi się, że tam krótkim sierpem zawodnik z Bielska skontrował reprezentanta Shark Top Team Bytom i Spartana Chodziów. Nie ma innego wyjścia, Tomek Niespor, niż łapać overhooka i próbować plecami po siatce, krok po kroku wstawać do góry. Ale widać, że już jest naprawdę bardzo zmęczony. I znowu tutaj konsekwentna praca Remigiusza pod siatką, bardzo dobrze rozkłada ciężar ciała, dopycha, dociska Tomka do tej siatki, próbuje cały czas pracować, nie daje argumentów sędziemu, żeby podniósł tą walkę, cały czas pracuje. Tomek próbuje sobie tutaj robić miejsce, kładąc przedramię na brodzie Remigiusza. Tomek nie odpuszcza, cały czas próbuje postawić się w tym parterze, wstać do góry. Jest to chyba jego jedyna recepta na to, żeby tą walkę wygrać, mianowicie wstać do góry, jak najszybciej będzie to możliwe i w stójce szukać swojej szansy. Ale bardzo dobra kontrola z góry Remigiusza Rzemieniewskiego. Obejście gardy i z półgardy gradem ciosów zasypuje Tomka zawodnik z Bielska. Te ciosy nie zrobią tutaj dużej krzywdy Tomkowi. Myślę, że Tomek jest na tyle. Ale odbierają bardzo dużo tlenu. Dokładnie, dokładnie. I na kartach sędziowskich też pewnie to będzie się liczyło tutaj. Ostatnie 30 sekund tego pojedynku. Czy uda się Tomkowi? Pięknie wstaje do góry, ale szybko hamuje jego ofensywne zapędy Remigiusz Rzemieniewski. Kolejny element taki niewidoczny i niepozorny to te ciosy na tułów zadawane w parterze. Widać, że bardzo dużo tlenu zabierają Tomkowi. 10 sekund do końca i mocny zryw ze strony Remigiusza. Również bardzo aktywnie z dołu pracuje Tomek Niespora, jak pokazał Krzysztof Głowacki na ostatnim KSW. Z dołu również można znokautować. Nie udało się to niestety mojemu klubowemu koledze. Oboje bardzo zmęczeni.
Ponownie w studiu mamy popularnego Jaśka Zwykłego, współorganizatora WOTORE. Jak idą przygotowania do kolejnej gali, która odbędzie się 23 czerwca? Tak jest, jeżeli chodzi o organizację WOTORE, to ja szczerze mówiąc mam słabość do niej z tego względu, że biłem się na jednej z edycji. Bardzo fajny klimat. Czy w tym wydaniu, w siódmej edycji, będzie podobnie jak poprzednich? Będzie trochę inaczej, bo będzie normalnie turniej, ale mamy takich zestawień z nazwiskami, z trochę nazwijmy freakowymi, ale jednak na naszych zasadach, na gołe pięści, w pełnej formule. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i wracamy do klatki.
technika, szybkość, wszystko w końcu spodobał i daj to Kazowski, nie wierzę. Już o 16 czerwca odbędzie się sobie też charytatywna gala walki po magach. Reprezentuje to będzie właśnie Tyson. Więc zapraszamy serdecznie. No i oczywiście tutaj także latają puszki, gdzie można coś wrzucić. A już w tym momencie będzie także licytacja. Więc panie panowie, proszę pana Wojnika, nie proszę wielki i prywatny raz jeszcze Tysona Piotrowskiego! Witajcie moi drodzy, z nami gość specjalny, znany wszystkim Grzegorz Culi-Szulakowski, weteran KSW, który już za niedługo spróbuje swoich sił w organizacjach freakfightowych. Po raz drugi. Zarobić trochę siana. Razem z Grzesiem zaraz przeanalizujemy sobie to, co już dotychczas się wydarzyło, ale zanim przejdziemy do powtórek, może przybliżysz wszystkim widzom, jaka jest tu dzisiaj twoja rola? Przyjechałem tutaj jako trener, wiadomo, mam swój klub, zajmuję się również trenerką. Wychodzimy tutaj do walki z Arielem Witakiem, do walki z Taxi Złotówą. No, Ariel na dzień dzisiejszy naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Czysta głowa, dobry tlen, jest szybkość, jest świeżość, więc myślę, że tutaj no, po wyglądzie fizycznym wnioskuję, że jest też siła. I zrobimy robotę, dokładnie. A poza trenerskimi sprawami, które dzisiaj będziesz miał do załatwienia, jako zawodnik, może zaprosić wszystkich, możesz myśleć, że nie trzeba zapraszać, ale przybliżysz, gdzie twoja następna walka, z kim i na jakich zasadach? No moja kolejna walka odbędzie się na gali freakfightowej Prime 5 we Wrocławiu. Prime 5 we Wrocławiu, gdzie zmierzę się z Tripsonem Trybałą. Jest to open tak naprawdę, bo on waży gdzieś około 95 kg, ja na dzień dzisiejszy ważę 85, jest taki catchweight. No co, fajny sprawdzian dla mnie, przede wszystkim po tych moich czterech ostatnich porażkach, które doznałem tak naprawdę z Gamrotem, z Ziółkowskim, z Musajewem i z Parkę. No jest to... Nie jest to wstyd zdecydowanie. No jest to czołówka Europy, no żaden wstyd, no ale no niestety ale przegrane. Dokładnie, no chciałbym w końcu przerwać tą złą pasce i wrócić na zwycięskie tory. No i mam nadzieję, że to już 1 lipca we Wrocławiu mi się uda. No powiedz mi, walka odbyła się na zasadach MMA, ale normalnie rundy będą 5-minutowe, czy tak jak to we freakach bywa 3x3? Tak jest, no ja już wiesz, ja już jestem stary koń, nie mam jakichś aspiracji zawodowych, fajterskich, mam aspiracje trenerskie, w tym kierunku chcę teraz podążać, ale trafiła się fajna okazja, za fajne pieniążki, naprawdę przygotowuję się do tej walki naprawdę bardzo ciężko, nie bagatelizuję Tripsona, jest on no, mocnym, solidnym rywalem, ma on 11 walk zawodowych, z czego 7 wygranych, więc nie można go bagatelizować, trzeba się dobrze do niego przygotować, wyskrobać dobry plan, no i no po tak, prostu... No tak naprawdę nie jest to taki pełnoprawny freak, nie? On gdzieś tam długo przed startem gdzieś tam tego freakowego szaleństwa już gdzieś tam swoich sił próbował. Dokładnie, no i trzeba podkreślić też, że ma jednego z lepszych trenerów w Polsce, czyli Okińskiego. Jest to ikona po prostu sportu walki, więc plan też na pewno będą mieli jakiś na mnie, aczkolwiek no zrobię wszystko, żeby tego planu po prostu nie zrealizowali. Okej, powiedz mi Grzesiu, czy miałeś okazję oglądać któryś z tych walk? Tak, akurat oglądałem 3 pierwsze waleczki, no, fajnie się to ogląda. Poprosimy zatem realizatora o jakieś powtórki, pokrótce przelecimy sobie przez to, co już nas tu dzisiaj spotkało. Zaczęliśmy od walki na zasadach semi-pro w kategorii do 61 kg. Adrian Kucypera zmierzył się z Sebastianem Chrobotem. Pomimo młodego wieku gdzieś zobaczyliśmy pełny przekrój. Dokładnie, wiesz co, znam tego w żółtych spodenkach, jak on się nazywa? Sebastian Chrobot. Sebastian, on już tutaj chyba się bił na tej gali. Tak jest. To była jego czwarta walka i czwarta wygrana. Chłopak bitny, naprawdę, ma predyspozycję do tego, żeby naprawdę daleko zajść, fajnie się prezentuje. Lubi się bić, widzę, że fajnie to czuje, aczkolwiek no rywal też bardzo mocny. Bardzo przytomnie gdzieś tam bronił tych... Tanio skóry nie sprzedał, no ale finalnie... A tutaj widzimy skończenie
Bardzo efektowne. Bardzo efektowne skończenie. Półobrót. Ta pięta gdzieś tam pięta, w okolicach ścięki. Dokładnie. Zawitała na szczęce rywala i mamy piękny knockout. A tutaj już druga walka, również kategoria kogucia, również formuła semi-pro Olaf Kosiński. Tutaj chyba jeden chłopak z Berserker. Nie. Tutaj były, tak jak się mówiłem, derby Katowic, bo zawodnik Matadores tak, Tomka Jeruszki z zawodnikiem Tomka Brondera z Silesian Cage Club. Tak jest. Młode, bitne chłopaki. Co zauważyłem tutaj, że chłopaki tak naprawdę w semi-pro walczą w małych rękawicach, co jest coraz częściej spotykane na galach, gdzie właśnie w semi-pro po prostu biją się w małych rękawicach, nie? Tutaj trzecia walka, również semi-pro, ale pomimo, że formuła półzawodowa, to widać było duże urachowanie, tak doświadczenie. Też bardzo fajnie walkę, tak jest. Bardzo dużo akcji, przewrotne akcje, dużo się działo, chłopaki. Bardzo, bardzo duży spokój Remigiusza Rzemieniewskiego. Coś, co bardzo rzuciło mi się w oczy, to w pierwszej rundzie ponawiał przy siatce te wejścia w dwie nogi, one nie wychodziły, więc uśpił Tomka i bardzo przytomnie zszedł do jednej nogi i tą posadką przywrócił. To było naprawdę imponujące. Jak na razie gala fajnie się prezentuje. Zobaczymy. Tutaj jak widzieliśmy, w trzeciej rundzie nie przywrócił Remigiusz. Chociaż można powiedzieć, że obalił, jak to mówił Michael Bisping, jego ulubione obalenie to lewy sierp. Tak, dokładnie. I tak się skończyła ta walka na punkty zwycięstwem zawodnika Damiana Herczyka z Berserker z Team Bielsko-Biała. A co jeszcze przed nami? Kartę główną rozpoczniemy walką w kategorii do 61 kg. Mój były przeciwnik, z którym zawodowo debiutowałem, Marcin Malaszewski. Jak ci poszło? Zwyciężyłem przez knockout w pierwszej rundzie, dziękuję bardzo. Zmierzę się z Michałem Oleksym i dla 60... Marcina... Tak, przepraszam, że przerywam. Dla Marcina będzie to szansa na powrót, do powrotu na zwycięskie tory, bo jest po trzech porażkach z rzędu, ale również podobnie jak ty nie ma wstydu, bo przegrywał ze mną i z Jankiem Ciepłowskim między innymi, więc solidne nazwiska. Nie są to anonimowe postacie. Już na początku... Powiem ci jeszcze ta waga 61, do tego wróćmy, że to jest ta waga, którą lubię ogólnie oglądać, bo naprawdę bardzo dużo się w tej wadze dzieje. Jest młyn. Są ciosy, no i chłopaki są młode, więc na pewno dadzą tutaj kawał dobrej roboty. No, obserwujmy to i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na początku w studiu z naszym drugim komentatorem Mariuszem Radziszewskim analizowaliśmy kartę walki, zakończyliśmy ją na walce twojego podopiecznego i kolejną walką, z której będę przyglądał się z ogromnym zaciekawieniem, będzie walka w umownym lifcie do 63 kg. Zmierzy się w niej Mikołaj Kołuda, bardzo doświadczony zawodnik z PFT MMA z Duńska Wola. Zmierzy się z Cyprianem Wieczorkiem z Silesian Cage Club i ta walka będzie mnie ciekawiła, ponieważ ze zwycięzcą tego pojedynku na wrześniowej gali zawalczę o pas mistrzowski Federacji Silesian MMA, dlatego zacieram rączki, będę przyglądał się temu naprawdę z zaciekawieniem. Bardzo ciekawe starcie, aczkolwiek tutaj znam Wieczorka, solidnego tak, mocny klubu, zapaśnik, więc też na papierze kontrola tutaj, w parterze. Dokładnie, zapowiada się naprawdę fajny bój. Mikołaj znowu bardzo przekrojowy zawodnik, bardzo mocno jak na tą kategorię bijący. Myślę, że będzie starał się, też w sumie to jest dość ciekawe, bo być może z Mikołajem we wrześniu przyjdzie mu się spotkać, ja pomagałem mu w sparingach do tej walki, ponieważ dobrze się znamy. I tak jak to ma w zwyczaju, być może narzuci taki chaos. Zobaczymy, czy Cyprian się w nim odnajdzie. Ja tutaj jednak bardziej czekam na walkę Edward Demenko z Krystianem Blezieniem, jak wiemy. Tak jest. Jest to kolejna walka, co-main event dzisiejszego wieczoru. Chłopaki biją się o pas. Krystian Błezień broni swojego pasa Silesian. Na papierze również bardzo mocny bój, jak wiemy, ostatni pojedynek Krystiana Błezienia, bardzo krwawy na tej samej arenie. Tutaj w Będzinie, bodajże MMA. Przedostatnia walka była o pas z moim przyjacielem Rafałem Racińskim i była bardzo krwawa, a jego kolejna walka na MMA Atak z Mateuszem Makarowskim była jeszcze bardziej krwawa. Miałem ją komentować i widziałem to po prostu z bardzo bliska, aż krew leciała dosłownie. Jak zobaczyłem ich zdjęcie gdzieś tam później z Soru, jak oni oboje wyglądali, No walka godna, naprawdę. Mruzi krew w żyłach, zobaczymy. Miano walki Edward roku. Demenko, bardzo mocny zawodnik, zawodnik z klubu Matadores Katowice, podopieczny Tomka Jeruszki, mega mocny stójkowicz, mańkut, będzie więc niewygodny, ale myślę, że
No Krystian w tej stójce jest tak przekrojowy. On już tutaj się czuje jak u siebie, po prostu ryba w wodzie. Myślę, że ogarnie temat i po prostu obroni dzisiaj. Ciekaw jestem też, jak podejdzie do tematu Krystian, czy znowu pójdzie na wojnę bez kalkulacji, czy po tych dwóch krwawych walkach jednak troszkę tej analizy i taktyki się wkradnie. Dokładnie. No i co, mamy jeszcze walkę wieczoru tutaj. Jussi Halonen i oczywiście mój serdeczny przyjaciel Adrian Dudek. Tak jest, Adrian wraca po dość długiej przerwie spowodowanej prywatnymi kłopotami. Tak, 2 lata właśnie rozmawiałem z nim niedawno, jest naprawdę bardzo solidnie przygotowany, nakręcony, naładowany pozytywną energią. Mówi, że idzie na konkretną bitkę i tutaj powiem Ci szczerze, że czekam też na ten bój, bo będą naprawdę mocne, ale to mocne. Tak jest, warto dodać, że walczy właściwie u siebie w mieście Adrian Dudek. Trybuny będą mu przychylne. Dokładnie. I zobaczymy, czy wyjdzie z tego starcia zwycięsko. Ja żałuję, że nie wiem, o czym rozmawialiście. Ostatnią walkę Adrian Dudek z Halonenem. Znając Szuliego, na pewno była to kreatywna rozmowa. Dwóch intelektualistów spotkało się przy okrągłym stole. Przelecieliśmy przez całą kartę walk, przeanalizowaliśmy ją. Thank you.
czas na walki zawodowe dzisiejszego wieczoru. Otworzą nam ten blok walk zawodowych Marcin Malaszewski i Michał Oleksy. Kategoria kogucia. O 4 lata starszy Marcin Malaszewski, o 5 cm wyższy Michał Oleksy. Zawodnicy już przygotowani. Marcin jest przede wszystkim dużo bardziej doświadczony. 7 walk na swoim koncie, podczas gdy Michał tylko jedną. Zobaczymy, czy to przełoży się w klatce. Próba kopnięcia wysokiego, które Marcin przechwycił i od razu sprowadził walkę do parteru. Bardzo przytomne zachowanie Marcina Malaszewskiego. Będzie szukał tutaj wpięcia za plecy. Ale udusi może nawet bez pięcia, niczym Janek Błachowicz. Bardzo mocny uchwyt, ale udanie broni to Michał Oleksy. Tak, wydaje mi się, że zabrakło tam naprawdę niewiele, natomiast popularny maniek nie był tutaj bezpośrednio za plecami rywala, tylko gdzieś tam z boku i to pewnie zaważyło na tym, że to duszenie nie powiodło się. Ładna próba kolana ze strony Michała Oleksego. I wracamy do stójki. Spokojny Marcin Malaszewski. Na papierze tutaj oczywiście warunki fizyczne są po stronie Michała Oleksego, który jest 5 cm wyższy od Mańka, natomiast szczerze mówiąc tutaj na ekranie wydaje mi się, że jest to nawet troszeczkę więcej. Mocny low kick, ale ponownie. Tak jest. Bardzo, bardzo dobra, bardzo dobrze przechwycone kopnięcie. I zobaczymy, jak się to rozegra w tych parterowych szachach. Na narożniku Mańka Adam Niedźwiedź i Robert Henek. Dwa czarne pasy brazylijskiego jiu-jitsu, więc wydaje mi się, że tutaj o parter Mańka nie musimy się martwić. Aczkolwiek tutaj próbuje podpinać gilotynkę Michał Oleksy. Wydaje mi się, że jest już wpięta ta gilotyna dość głęboko. Zapięte nogi. Rozpięte ręce. Tak jest, gilotyna jest taką techniką, że jeżeli ona nie wejdzie, to po dłuższym czasie partner czuje zmęczenie i dość łatwo się wtedy wypompować. Bardzo ładne wyniesienie, mocny ground and pound. Taki kocioł zapaśniczo-parterowy się nam w tej walce zrobił. Kosztuje to na pewno dużo energii zawodników. I cały czas mocne ciosy ze strony Marcina Malaszewskiego. Mimo to wstaje do góry. Michał Oleksy, ciągła zmiana sytuacji, jak w kalejdoskopie. Jak w kalejdoskopie. O, teraz widzimy, że Michał przewrócił Marcina. Marcin chciał od razu skontrować po siatce, natomiast nie udało mu się to i musi walczyć z pleców. Co gorsza, dla siebie jest w pozycji bocznej. Widzimy tutaj sprytnie kolano próbuje położyć sobie na szczęce. Już połowa drogi za Marcinem Malaszewskim, żeby wstać do góry, ale tutaj bardzo przytomne zachowanie ze strony Michała Oleksego. O, czy mamy trójkąt? Nie. Szukamy balachy. Wydaje mi się, że ta ręka nie przechodzi przez linię bioder. Ciężko będzie to wyciągnąć. Ależ kocioł. Próby kończy z jednej i z drugiej strony. Bardzo ładnie się to ogląda. Jest to walka zawodowa, więc tutaj dystans zwiększył nam się do 5 minut. A pomimo to w walce dzieje się aż tyle, że nawet nie wiem, kiedy już te 4 minuty zleciały. Mocny ground and pound. Będzie pewnie szukał krucyfiksa z tej pozycji Michał Oleksy. Tak jest, natomiast Manik przytomnie się broni. Nie daje sobie wykluczyć tej ręki, bo wtedy byłby naprawdę duży problem. Co pokazała ostatnia walka Pawła Pawlaka z Tomaszem Romanowskim na gali Koloseum. Nie dają sobie ani chwili wytchnienia. Bardzo aktywny z pleców zawodnik z Rybnika. Ładny łokieć spadł tam z góry na twarz Marcina Malaszewskiego.
wchodzi na dosiad Michał Oleksy. Zobaczymy, czy uda mu się to wykorzystać. Bardzo dominująca pozycja, jeżeli zaraz... Próba trójkąta rękoma. Trójkąt rękoma. Manie łapie tak zwany telefon, żeby zablokować to duszenie. 10 sekund do końca. Ciekaw jestem, czy świadom jest Marcin Maleszewski tego, ile zostało do końca rundy. Koniec rundy. Było blisko. Gong, który uratował Mańka. Tak można to powiedzieć, to nazwać. Bardzo zmęczony Marcin Maleszewski. Patrzy na narożnik Michała. Widać, że też chłopak zostawił trochę sił w klatce. Tak, te 5-minutowe rundy, każdy, kto miał okazję chociażby sparować na takim dystansie, wie, że to wymaga naprawdę takiego bardzo rozważnego rozłożenia tych sił. Widzieliśmy tutaj naprawdę mocno, duże siły wkładał w te kopnięcia. W pierwszej fazie rundy bardzo ładnie dwa razy Maniek przytomnie wyłapał te kopnięcia Michała, ładnie obalił, aczkolwiek później przerodziło się to w niesamowity kocioł, gdzie raz jeden zawodnik, raz drugi miał pozycję dominującą. Ciekawy jestem, jak sędziowie punktowali tą rundę. Tak, no nie zazdroszczę sędziom punktowym, bo te próby kończeń też były z jednej i z drugiej strony. Naprawdę chyba ze stoperem trzeba było liczyć ten czas tego, który zawodnik ile był z góry. Więc zaczynamy rundę drugą. Mocny prawy skleił się teraz z twarzą Michała Oleksego. Maniek chyba czeka na kopnięcie, żeby po raz kolejny wyłapać i wywrócić Michała. Sam nie chce za bardzo wywrzeć presji i zaatakować. Ładna próba zejścia i udana. Maniek z pleców. Bardzo przytomnie Michał Oleksy odwraca Marcina Maleszewskiego od siatki, żeby utrudnić mu wstawanie właśnie z wykorzystaniem ogrodzenia. I po szalonej pierwszej rundzie chwila przestoi. Widzimy to, o czym wspominałeś. Dwa czarne pasy w narożniku Mańka, oprócz tego Przemek Wejner. Mocny łokieć spada na głowę Mańka i kolejny. Poza łokciami bardzo ładnie i przytomnie pracuje głową, wiercąc brodę Mańka, co jest naprawdę bardzo nieprzyjemne i otwiera drogę do skutecznych uderzeń. Popularne wyciskanie cytryny. Dokładnie tak. Zapina Maniek klamrę. Wydaje mi się, że chce złapać Michała i przetrzymać walkę, żeby sędzia podniósł ją do stójki. Natomiast Michał cały czas pracuje, więc akurat w tym momencie sędzia nie ma takiego powodu, żeby to zrobić. Bardzo podobnie jak w poprzedniej walce Remigiusza Rzemieniewskiego z Tomkiem Niesporem. Mądrze rozkłada ten ciężar ciała, kontroluje, rozpłaszcza przeciwnika i uniemożliwia jakiekolwiek kończenie, jakiekolwiek wstanie do góry czy przetoczenie. Kontroluje bardzo mocno biodra Mańka. Tak, z tego co widzę, Maniek też jakoś bardzo nie próbuje wstawać. Wydaje mi się, że próbuje wymyśleć coś z dołu lub po prostu przetrzymać Michała, natomiast na tę chwilę jest to nieskuteczne i wydaje mi się, że na kartach punktowych może tą rundę przegrywać. Widać natomiast, że zawodnicy są troszeczkę zmęczeni po tej pierwszej dynamicznej rundzie, bo nie ma już takiego tempa i takiej werwy jak w pierwszej rundzie. Tak, o wiele bardziej stateczna ta druga odsłona. Aczkolwiek mocny grand and pound teraz ze strony Michała Oleksego. Kolejny mocny prawy. Zdecydowanie długa część tej rundy na plecach Mariusz Maraszewski. Marcin, przepraszam. Zawodnicy przystępowali do tej walki w zgoła odmiennych nastrojach po ostatnich walkach, z tego względu, że Michał ostatnią walkę wygrał z Danielem Wojanczykiem, natomiast popularny Maniek niestety przegrał na Silesian MMA 7 z Denisem Trojanem. Stąd może w tej stójce też taki zachowawczy styl Mańka.
Też mi się tak wydaje. Zresztą... Boi się zaryzykować po tych trzech porażkach. Dokładnie tak. Widać, że gdzieś tam w tej stójce były dziury z tego względu, że między innymi został on znokautowany przez ciebie, Michał. Może nie były, nawet jak ich nie ma, to sam jest twarzą i znajduje. Udało ci się trafić po prostu. Wchodzi na dosiad. Mamy znowu dosiad, oddał plecy teraz Maniek, będziemy szukali duszenia. I wydaje mi się, że niestety może to być początek końca. Widać, że już dość głęboko ta prawa ręka włożona. Tak, koniec. Odklepanie, duszenie zza pleców. Niestety powoduje czwartą porażkę z rzędu Mańka. Minuta do końca rundy drugiej. I niestety... Po raz kolejny, po raz czwarty z rzędu Marcin Maleszewski wchodzi przegrany. Ale widać, że zarówno w tą ostatnią kończącą technikę, jak i w całą drugą i pierwszą rundę Michał Oleksy włożył całą masę energii, bo nie widać na jego twarzy uśmiechu. Nie wydaje się być zbytnio podekscytowany tym zwycięstwem. Widzimy na powtórce to dobre obalenie do dwóch nóg i mocną kontrolę. Tutaj wydawało się, że już bardzo blisko w stanie do góry odwrócenia losu tego pojedynku jest Marcin Maleszewski, aczkolwiek była to cisza przed burzą, można by powiedzieć. A już teraz posłuchajmy oficjalnego werdyktu. A już teraz zapraszamy na kolejny pojedynek zawodowy. Starcie
Kowalski! Thank you.
Zapraszamy Państwa serdecznie na piątą walkę dzisiejszego wieczoru, a zmierzą się w niej Piotr Drozdowski i Maksymilian Kowalski. Jak na początku zapowiedzieliśmy, będzie to walka młodości z doświadczeniem. Maksymilian 21 lat, Piotr 37 lat. Ładnie dystansuje tą przednią ręką Maksymilian Kowalski. Ten wiek przekłada się również na doświadczenie, ponieważ jest to debiut tak naprawdę Maksymiliana, a Piotr już ma na swoim koncie 10 walk zawodowych, więc przepaść jest olbrzymia. Natomiast jeżeli miałbym ostatnie pieniądze, to znając obu panów, ponieważ Maksymiliana kiedyś próbowałem rozpracować, a Piotrka znam osobiście, nie wiem, na kogo bym te ostatnie 100 zł stawiał. Widać tutaj, pomimo, oczywiście u Piotrka widać duże doświadczenie, aczkolwiek pomimo braku doświadczenia u Maksymiliana widać też takie duże wyrachowanie. Widać, że rzeczywiście jest już to, że są to zawodowe walki. Ładnie teraz podwójny lewy skleił się ze szczęką Maksymiliana. Ciekawostką jest fakt, że Piotr tak naprawdę swoje walki toczył od kategorii 77 kg do 93, także skacze po tych kategoriach. Dzisiaj ta walka jest w catchweightie 88 kg. Zobaczymy, jak to wpłynie na dyspozycję w zależności Piotrka. Od pory roku. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że cały czas bada tą lewą ręką Maksymilian i poluje na taki mocny prawy krzyż. Mimo że nie za wiele się dzieje, zawodnicy są dość oszczędni w ciosach, to cały czas daje się wyczuć takie napięcie. Właśnie chciałem przed chwilą mówić, że Piotr w swoich walkach za bardzo nie chce się nigdy otwierać. I tutaj Maksymilian zaskoczył go akcją rękami i można powiedzieć, że mieliśmy knockdown. Mocny kocioł, teraz na chwilkę uspokoiła nam się ta walka. Ręce na bicki, Czujniec, uważaj na te klaki, tam nic nie ma. Piotr w swojej karierze ma tak naprawdę występy w ciekawych organizacjach, takich jak Babylon MMA, więc tak jak powiedziałem wcześniej, nie sądzę, żeby ciążyła tutaj na nim jakaś olbrzymia presja. No a Maksymilian, wydaje mi się, że świetnie sobie z nią poradził, jeżeli jakakolwiek była, bo widać, że bardzo dobrze się czuje w tej klatce. Tak jest, Piotrek Drozdowski powinien za wszelką cenę próbować wstawać do góry i odwrócić losy tego pojedynku, bo na razie na kartach punktowych wydaje mi się, że przeważa Maksymilian. Wracamy do stójki. Mocny prawy teraz się mignął, na szczęście dla reprezentanta Żyrardowa niecelny. Bardzo ładnie Maksymilian dystansuje sobie tą stójką i szczerze mówiąc jestem zaskoczony, ponieważ jego głównym trenerem jest Krystian Kwiecień, który wywodzi się z brazylijskiego jiu-jitsu. A ta stójka jest jednak też na odpowiednim poziomie. Tak jak mówiliśmy na początku, czasy jednopłaszczyznowych zawodników już się skończyły i Maksymilian jest tylko tego potwierdzeniem. Jak widać, sporty chwytane również na wysokim poziomie, świetna obrona, przytomny kontratak. I bardzo mocna teraz, bardzo mocny ground and pound. W trudnej teraz sytuacji Piotr. Oddychamy, oddychamy, oddychaj Maksu, oddychaj, łokieć pracuje. Słyszymy tutaj podpowiedzi z narożnika dla Maksymiliana, żeby oddychał i żeby nie pompował się tutaj przy tych uderzeniach. Bardzo przytomnie. Tak, widziałeś odklepanie, Piotr odklepał i sędzia przerwał. Przerwał tą walkę. Pierwsze zawodowe zwycięstwo na koncie Maksymiliana Kowalskiego. Zwycięstwo, które ma ogromną wartość z uwagi na to, że przeciwnik był po prostu bardzo, ale to bardzo doświadczony. Teraz na powtórkach. Mocny lewy sierp, który wstrząsnął Piotrem Drozdowskim i był to, można by rzec, początek końca zawodnika z Żyrardowa. Bardzo mocny ground and pound, pełen przekrój umiejętności.
ładny tutaj obszedł pozycję. Widzieliśmy tutaj, jak bardzo sprytnie skontrolował lewą rękę Piotrka, uniemożliwił mu w zasadzie defensywę. Thank you.
może stać na najszy wystarczy, bo mamy rację. Wszystko nie są połacą w rany śmierci. Przekręta się w odwiedzi, kto zawierczy. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem. Przed nami walka dwóch debiutantów w kategorii do 95 kg, jest to oczywiście umowny limit. Patryk Akinieje zmierzy się z Ireneusem Strawą. Ireneusz Strawa trenuje na co dzień w Kotwica MMA Team pod okiem Sebastiana Kotwicy. 3 lata starszy jest od Patryka Akinieje. Patryk znowu jest o 6 cm wyższy. Zobaczymy, czy uczyni z tego jakiś realny atut i wykorzysta tą przewagę wzrostu, a co za tym idzie zasięgu. Dla Patryka Akinieje będzie to debiut. Tak, dla Patryka będzie to debiut, dla Ireneusza będzie to już 5. walka. Pierwsze 4 niestety przegrał. Co ciekawe, wszystkie 4 przegrał przed czasem. Natomiast ostatnią walkę miał w 2019 roku, więc po cichu liczę, że odrobił zadania domowe i nie będzie to, że tak powiem, szybka przebieżka dla Patryka, tylko troszeczkę chłopaki powalczą. Sędzią głównym Cezary Wojciechowski, znany z największych polskich organizacji, więc o poziom sędziowania możemy być spokojni. Zawodnicy gotowi, sędzia gotowy. Zaczynajmy. Parę skłonów, można zacząć bitkę. Nie mrugamy. Z pozycji Mańkuta. Agresywnie zaczął Ireneusz. Mocny middle kick, ale ładnie przechwycone kopnięcie. I to, o czym mówiliśmy. Kotwica MMA Team, czyli zapasy na wysokim poziomie. Tak jest. Patryk do walki przygotowywał się w Ankosie, więc myślę, że poziom zapasów może być równie wysoki. Mocny łokieć. Nie powinien podpalać się teraz Ireneusz Strawa, tylko spokojnie dokończyć dzieła zniszczenia. Uspokoiła się nam teraz ta walka, wracamy do stójki. Mocna szarża, mocne ciosy. Praktycznie wszystkie ciosy dotarły do celu, więc wydaje mi się, że szczęka Patryka jest dość twarda. Po raz kolejny próba zejścia, tym razem do jednej nogi, przepina uchwyt do dwóch nóg. Patryk w kontrofensywie, Ireneusz zasłania się, czy to jest początek końca, szuka nóg. Obalenie rozpaczy, można by rzec. Dokładnie, brakowało mi tego słowa. Mocne kolano i to chyba będzie koniec walki, tak jest. Sędzia Cezary Wojciechowski przytomnie przerwał pojedynek. Ireneusz wydaje się dopiero dochodzić do siebie po tym kolanie. Tego też mogliśmy się spodziewać. Bardzo agresywna wymiana od początku. Panowie nie są zbyt doświadczeni, więc mogliśmy liczyć na to, że nie będą tutaj szafowali sobie i za bardzo oszczędzali paliwa, tylko pójdą na całość. No i tak się stało. Natomiast trzeba przyznać, że to kolanko było bardzo ładne i w wykonaniu Patryka.
pop. Dawaj mi hajs. Mów mi złotówa. Zawsze. Nic tak nie buja. Zawsze. Mów mi złotówa. Zawsze. Nic tak nie buja. Dawaj mi hajs. Jak każdy tak szat, syneca i gania. Więc ogarnia, kraj zarabia. Jak każdy tak szat, syneca i gania. Moja taksa, kopaki nie fele. Jak chcę przychodzić, to tylko spełnię portfele. Moja taksa, kopaki nie fele. Jak chcę przychodzić, to tylko spełnię portfele. Mów mi złotowa. Zawsze. Nic tak nie buja. Zawsze. Mów mi złotowa. Zawsze. Nic tak nie buja. Dawaj mi hajs.
oglądania mojej walki i wszyscy nie mogą przyjaciół teraz ze mną do wykupienia perspektywy. Siódma walka dzisiejszego wieczoru, królewska kategoria ciężka. Po jednej stronie Szymon Wrzesień, znany bardziej jako Taxi Złotuwa, a po drugiej Ariel Witek. Panowie oboje mają po 35 lat, są podobnego wzrostu, natomiast tutaj różnicę może zrobić waga. Ariel Witek wniósł na ważenie 110 kg, natomiast Szymon Wrzesień tylko i aż 101 kg. Także przygotujcie się na wielkie grzmoty, moi drodzy. Biorąc pod uwagę, jak bardzo zaawansowanym grubaskiem, że tak powiem, był kiedyś Taxi Złotuwa. Jest to tylko 101 kilo. Przeszedł ogromną transformację. Schudł, kilka walk stoczył, kilka walk wygrał, kilka przegrał. Zobaczymy, jak będzie dziś. Tak jest, jak zerkam sobie w jego topology, to widzę dość barwne postacie, takie jak Piotr Witczak, znany jako Bonus, BGC, jak Daro Lew, Marcin Najman, także... Murem za bonusem. Murem za bonusem, także mierzył się, że tak powiem w cudzysłowie, wybitnymi rywalami w swojej karierze, ale nie ma co zabierać, bo toczył też walki z normalnymi zawodnikami. Ostatnio na gali Strife. Czy któryś z wymienionej przez ciebie trójki jest nienormalny? Widzimy, jako ciekawostkę warto nadmienić, że Taxi Złotuwa ma opaleniznę na Polaka. Myślisz, że ruszą w siebie od razu po pierwszym gongu? Przewiduję dwa scenariusze. Albo będzie się to działo bardzo mało, albo będzie działo się bardzo wiele i zakończy się to szybko. Miałem okazję kiedyś bić się na jednej gali z Taxi Złotuwą, była to gala charytatywna. On się bił wtedy na zasadach boksu z Sebastianem Przybyszem, ówczesnym mistrzem KSW. Przegrał. Mocny low kick, mocny. Poluje Taxi Złotuwa. Aczkolwiek po tej jego lewej ręce prawa delikatnie jest opuszczona, więc jeżeli wystrzeli zaraz jakimś zamachowym Ariel Witek, może go zgasić. Złotuwa zamyka na siatce, widać, że jest świadomy. Tak, ale mocne kopnięcia, już chyba odczuł Taxi Złotuwa. Myślę, że jeszcze dwa i może bardzo sam się położy. Obita łydka. Tak jest. Jeden, czy miałem rację? O! Od dzisiaj mówcie mi Nostradamus. Dwa kopnięcia, jeden mocny cios i Taxi Złotuwa na desce. Właśnie kończy robotę Ariel Witek. Czy ją skończy? Mocne wyniesienie i rozbicie Taxi Złotuwy. Jeżeli on to przetrwa, to wydaje mi się, że zaraz sytuacja może się diametralnie zmienić. Aczkolwiek te szanse na przetrwanie z każdą sekundą maleją. Ale cały czas aktywna obrona ze strony Złotuwy, próbuje wstawać, nie poddaje się. Koniec. Koniec. Koniec walki. Z jednej strony popatrzyłbym jeszcze kilka sekund, bo
Nie wiem. Ciężko mi z tej perspektywy stwierdzić, czy faktycznie taksy był już aż tak odłączony, że nie był w stanie kontynuować, ale jakoś bardzo nie protestuje, więc biorąc może pod uwagę, sędzia... Tak, biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu ciężko mu wstać i dalej znajduje się na deskach naszego oktagonu, myślę, że odpowiednia decyzja ze strony sędziego. Tak jest, kilka miesięcy, a może lat życia uratował mu sędzia. Widzimy w narożniku Ariela Witka, Grzegorza Sulakowskiego. Widać, że był to przemyślany plan, którego trzymał się Ariel Witek. Mówię tu oczywiście o tych mocnych calf-kickach na łydkę. Czas na oficjalny werdykt, który jest tylko formalnością. Thank you.
Come on, motherfuckers, come on! 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 Ósma walka dzisiejszego wieczoru w Catchweightie 63 kg. Po jednej stronie stanie Mikołaj Kałuda, reprezentujący PFT MMA z Nońska Wola, a po drugiej stronie Cyprian Wieczorek, zawodnik z Jelezan Cage Club. Podobnie jak w przypadku Piotra Dorodowskiego i Maksymiliana Kowalskiego, będzie to starcie młodości z doświadczeniem. Mikołaj Kałuda 35 lat na karku, natomiast Cyprian to 21-latek. Czekamy na waleczkę. Ja osobiście zacieram ręce na ten pojedynek. Tak jest, myślę, że to taka perełka na tej karcie walk, naprawdę. Po jednej stronie świetny grappler, świetny zapaśnik, Mikołaj Kałuda, to znowu zawodnik bardzo mocno bijący, lubiący narzucić w trójce troszeczkę taki chaos. Zobaczymy, czy odnajdzie się w nim podopieczny Tomka Brodera. Myślę, że Mikołaj też może mocno kopać z tego względu, że w 2007 roku był bliski przeszedł do Wisły Kraków. Oczywiście mówię tutaj o drużynie piłkarskiej, która była wtedy na topie. Mikołaj zrezygnował z kariery piłkarza, poszedł drogą MMA i dzisiaj widzimy go na gali Silesian MMA 10. Emocje gwarantowane. Zaczynamy. Od początku miesza pozycję Mikołaj Kałuda. Może rekord Mikołaja nie jest za bardzo imponujący, natomiast trzeba powiedzieć, że chyba w trzech walkach jego stawką był pas danej organizacji. Co więcej, w jednej walce o pas chyba zremisował wtedy z zawodnikiem TFL-u Piesiewicz Jarosław bodajże, natomiast była to bardzo wyrównana walka i o mały włos ten pas nie zawisł na biodrach Mikołaja. Pomimo, że jest to kategoria kogucia, troszeczkę powyżej kategorii koguci i catchweight do 63 kg. Widać, że obydwaj zawodnicy dość mocni fizycznie. Tak, z tego co widzimy, początek walki bardzo spokojny. Zawodnicy badają się, zadają pojedyncze kopnięcia, pojedyncze ciosy. Nikt nie chce bardziej zaatakować, otworzyć się. Może po prostu czekają na to, żeby odpalić karabiny. Bardzo spokojnie Cyprian Wieczorek ładnie orbituje. Wymiana kopnięć. Mikołaj zmienia pozycję co chwilę. Cyprian dobrze reaguje, bo akurat idzie w dobrą stronę, czyli na słabszą rękę. Ładny próba high kicka. Kolejny mocny low kick na prawą łydkę Mikołaja Kałudy. Raz jedną, raz drugą nogę, w zależności od pozycji. Ale próbował Mikołaj prawym skarcić Cypriana. Natomiast chyba ten cios do końca nie doszedł celu. Mikołaj starał się teraz zamknąć Cypriana. Cyprian co chwilę próbuje kopać i próbuje trafiać tymi kopnięciami. Być może to jest plan na to, żeby osłabić te nóżki Mikołaja i w dalszej fazie walki próbować sobie zmienić poziom i zaatakować górę. Wydaje się, że Mikołaj poluje na jeden mocny cios, czy to z kontry, czy to z jakiejś ofensywnej akcji. Jak powiedziałeś, jest to zawodnik fizyczny, więc wcale się nie dziwię. Ale
Ładnie tą lewą ręką pracuje Cyprian Wieczorek, korzysta z tej niedelikatnej co prawda, ale jednak przewagi zasięgu. Lewy middle kick ze strony Cypriana, ale taki bez przygotowania. Jestem ciekaw, jak kondycyjnie będzie wyglądał Mikołaj w tej walce, ponieważ widziałem, że robił on bardzo dużo kilogramów. No i jestem ciekaw, czy zdołał się odbudować. Jest to taka obusieczna broń. Z jednej strony może dać przewagę wagi w dniu walki, a z drugiej właśnie, tak jak powiedziałeś, osłabić. Spokojna, wyrównana runda. Ładny teraz prawy ze strony Cypriana. Kolejny mocny low. Cyprian pracuje na przeruchach, próbuje oszukać Mikołaja. Na razie nie zdaje to egzaminu. Zobaczymy, co będzie dalej. Widzimy w narożniku Mikołaja Kałudy i jego syn. Ogromne wsparcie mentalne. Notabene bardzo utalentowany syn, ponieważ odnosi duże sukcesy na arenie amatorskiej. Ostatnio wygrał mistrzostwa organizowane przez... Mocny prawy teraz. To jest MMA Polska. Zaczynają się nam trochę otwierać w końcówce tej pierwszej rundy. Ładnie trafił Mikołaj, natomiast przyjął to Cyprian i odpowiedział dwoma ciosami też celnymi, więc to akurat była bardzo ładna akcja w stójce. Jestem ciekaw, czy po tej pierwszej zachowawczej rundzie i po takiej, można powiedzieć, szachach w stójce Cyprian spróbuje iść po nogi w rundzie drugiej, bo nie oszukujmy się, jest to świetny zawodnik parterowy i właśnie tutaj upatrywałbym jego szansy w tym pojedynku. Myślę, że jego sztab jest na tyle inteligentny i doświadczony, że zdają sobie sprawę właśnie z tej siły fizycznej Mikołaja i być może chcą poczekać, aż troszkę Mikołaj osłabnie. Koniec pierwszej rundy. Koniec bardzo ciężkiej w mojej opinii do wypunktowania. Tak, bardzo wyrównana runda. Nie działo się w niej za wiele, więc sędziowie będą mieli ciężki orzech do zgryzienia, ale na szczęście nie jest to nasz problem, prawda Michał? Zdecydowanie. Cyprian Wieczorek w swojej karierze mierzył już się w naszej krajowej największej organizacji, także największej organizacji w Europie, w KSW. Bił się tam z Patrykiem Likusem. Niespodziewanie wtedy, ponieważ był stawiany w roli faworyta, przegrał tą walkę. Potem odbudował się i ciekaw jestem, czy ta walka, ewentualne zwycięstwo, otworzy mu drogę do KSW. Czy będzie chciał tutaj kontynuować swoją karierę? Pożyjemy, zobaczymy. Oboje wydają się świezi, gotowi do drugiej rundy. Zachowali sporo sił. Z racji doświadczenia, którym oboje dysponują mądrzy, gdzieś tam rozłożyli te siły, nie podpalali się nawet w sytuacjach, gdy jakiś cios dochodził celu. Jakieś ostatnie poprawki przeciera nam tutaj matę sędzia ringowy, ale już jesteśmy gotowi i zaczynamy. Tak, jeżeli chodzi o doświadczenie, o którym wspomniałeś, to trzeba przypomnieć, że Cyprian, pomimo tego, że ma dwie walki zawodowe tylko, to jeżeli chodzi o amatorskie walki, stoczył ich ponad 40 i z tego, co pamiętam, swego czasu miał imponujący rekord, chyba 40-0 czy 41, więc był uznawany za nadzieję polskiego MMA, zresztą chyba dalej jest. Tak, też warto nadmienić, że dostał chyba nawet 2 lata z rzędu statuetkę Heraklesa za najlepszego amatorskiego zawodnika w Polsce. Ładny prawy prosty lewy sierp Cypriana. W dalszym ciągu panowie się badają. Żaden z nich jeszcze nie chce się otworzyć. Cyprian cały czas próbuje kąsać tymi kopnięciami na łydkę. I z własnego doświadczenia wiem, że one po jakimś czasie mogą zrobić robotę, ponieważ są bardzo bolesne. Troszkę rozpaczliwie poszedł w pole nogi Mikołaj, ale dopiął swego. Ma Cypriana pod klatką, teraz będzie mógł korzystać ze swojej siły fizycznej. Cyprian się umiejętnie broni. Zaczynamy zapasy pod klatką.
to, o czym już kilkukrotnie podczas dzisiejszej transmisji wspominałem, element dla publiki najnudniejszy, a dla zawodników najbardziej wycieńczający. Trzeba zaznaczyć, że jeżeli runda jest, można powiedzieć, wyrównana i walka toczy się przy klatce, to w lepszej sytuacji jest zawodnik wywierający tą presję i trzymający plecami do klatki swojego rywala. Rozerwali panowie i wracamy do uderzeń. Nieco bardziej zmęczony wydaje się Mikołaj Kołuda. Właśnie chciałem to powiedzieć, że Mikołaj wydaje się troszeczkę zmęczony. Cypian od razu to wykorzystał, sprowadził walkę do parteru i zobaczymy, jak ona będzie się teraz rozgrywała. Wydaje mi się, że tutaj powinien Cypian czuć się jak ryba w wodzie. Widziałem jego ostatnią kulankę na ADCC z Jasiem Ciepłowskim i proszę mi uwierzyć, że była to naprawdę wysokiej jakości waleczka. Uwaga, bo świetny ground and pound ze strony Cypriana i to może być początek końca. Raz po raz łokcie spadają na głowę. Mikołaja i walka zostaje przerwana. Piękna dyspozycja Cypriana Wieczorka. Bronił w tej drugiej rundzie obalenie. Później sam poszedł po nogi i dokończył dzieła zniszczenia. Widzimy się bardzo zmęczony trudami tego pojedynku zawodnik z PFTA z Duska Wola. Świetny grand and pound ze strony Cypriana. Szacunek oddany. I'm going to go to the next one.
Wracamy do studia, a z nami kolejny wyśmienity gość, wielki nieobecny dzisiejszej gali, lokalny bohater Adres Błyszyński. Po pierwsze siemanko, a po drugie od razu nawijaj, opowiadaj jak tam twój stan zdrowia, jak ręka. Witam serdecznie. No już powolutku się to goi. Niestety zostało złamane, trzecia kość śródręcza została złamana, jakieś tam zwichnięcie jeszcze małe, no ale to zwichnięcie to wiadomo, że to jest na co dzień czasami się zdarza na salach treningowych, no ale to złamanie to niestety wykluczyło mnie z walki na gali, no bo nie będę ryzykował tego operacją, a też wychodzić z myślą, żeby nie uderzać tą ręką albo nie wiem, no to nie byłoby sensu. Ja też jestem tego zdania, że jak wychodzisz to w pełni zdrowy, właśnie. Chociażby z szacunku do kibiców, nie? Do ludzi, tak. Co kupią bilety. Wypadłeś z tej walki, ale masz godne zastępstwo. Adrian Dudek, twój klubowy kolega, prywatnie przyjaciel, tak wraca do klatki po długim rozbracie spowodowanym pewnymi tam prywatnymi kłopotami. Jak oceniasz formę Adriana? Czy jest gotowy po tej przerwie? Wrócił już na odpowiednie tory? Tak, wiesz co, myślę, że ta walka, która miała się odbyć na Babilonie wcześniej, nie wiem, czy to nie było za wcześnie, ale Adrian chciał walczyć, chciał krwi, wziął tą walkę, później była ta kontuzja, no i myślę, że to jest ten czas, w którym Adrian po tej kontuzji już troszkę się poruszał idzie kategorię wyżej, więc nie musi zbijać tych kilogramów. Myślę, że jest gotowy. Byłem przed chwilą u niego w szatni, więc myślę, że zobaczymy naprawdę fajną walkę i no, jestem przekonany, że ta walka na pewno nie będzie trwała 3 rundy. Plan na walkę chyba taki jak zwykle, wyjść, wywierać mocną presję i znokautować. Tak, tak. Rozmawiałem z nim. Na pewno nie będzie się chciał podpalić, ale wiadomo jak to jest. Wychodzimy. Spada cios na głowę i się dzieje czasami, prawda? Podwórkowy instynkt, bierze góry. Tak jest, tak jest. Powiedz tak mi, jest. A propos jeszcze tego stanu zdrowia, czy już są jakieś rokowania dotyczące powrotu tego, kiedy będziesz w pełnej dyspozycji, bo mam nadzieję, że uda nam się zawalczyć na jednej gali we wrześniu. Wejdziesz tutaj do klatki naszej regionalnej organizacji. Tak jest. Bardzo by było fajnie. No zobaczymy. 3, nawet chyba 4 federacje tam się mną interesują na ten moment. Na razie może nie będziemy zdradzali. Mój menadżer Krzysztof Góralczyk, pozdrawiam serdecznie, działa prężnie i no mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Dziękujemy, czekamy na twój powrót. Już teraz czas na kolejne emocje. Już dwie ostatnie walki dzisiejszego wieczoru, a do studia wraca gwiazda bytomskich blokowisk. Ciekawszy gość. Dzięki wielkie. Siemka. Siemano. Host. Pędeczka. Oddajemy głos do klatki. Я знаю, бачу тень, яким ти став сусідом. Без сумніву, до кораблем послав без сліду. Я знаю, де ти мій бою, мов, без твоїм гідом.
kolam dzieci, wypalam winy, kompromatem skaty i łykiny. Mała z parą latem i pokolam, jebać i parażuję moje wygrane. Mała z wyblijem, wyżonym wyśmiejem, ma posadę, masa, po ciem wyśmieję. Mała z wytrym, wytrym, wytrymaję, mała z parażę, wam parę wychowaję. Bo poganie, co się dywę nam, nie spiec, operacja, ja cię wina. Тобі кажуть, це наша вина, але випохи видно з мого вікна. Тобі кажуть, це ваша земля, але дитина й по ній не гуля. Тобі кажуть, це ваші поля, але добре подумай, хто їх обробляв. Yeah.
nigdy w sercu nie masz nic, nie ma będzie. Dziewiąta walka dzisiejszego wieczoru i uwierzcie mi, że słysząc nazwisko Blezień, możemy być pewni, że będzie to krwawa i agresywna walka. Trzeba dodać, że jest to walka w obronie pasa kategorii 70 kg, czyli w kategorii lekkiej, który Krystian zdobył bodajże na 8 edycji Silesian MMA w walce z Rafałem Raczyńskim. Natomiast jego rywalem będzie Edward Demenko, zawodnik MMA Tadore z Katowice. Jest to bardzo twardy zawodnik, więc uwierzcie mi, że będzie to na pewno bardzo twardy pojedynek i sam jestem ciekaw, jak on się rozstrzygnie. Ciężko uwierzyć w to, że Krystian Blezień walczy w kategorii lekkiej, biorąc pod uwagę jego wzrost 1,87 m, jak na tą kategorię naprawdę rzecz niespotykana. Dokładnie tak, ostatnia walka Krystiana na MMA, tak przegrana z Makarowskim, natomiast trzeba powiedzieć, że była to walka nominowana do walki roku. Nawet nie wiem, czy nie dostała nagrody, to ty byś musiał mi już przypomnieć. Z przyjemnością bym to zrobił, ale nie powiem. O, aż w szoku byłem, że Krystian tak jakby próbował dojść do parteru tutaj, do Edwarda. Ponieważ Krystian wywodzi się ze sportów uderzanych, więc wydaje mi się, że tutaj będzie chciał prowadzić mocny i twardy bój w płaszczyźnie stójkowej. W walce z Manikutem mocną bronią jest prawa noga, którą Krystian Blezień kopie bardzo mocno, a już od początku zaczynają mocne wymiany. Oni nie potrafią bić w inny sposób. Tak jest, tak jak wspominałeś na porządku, że MMA w dzisiejszych czasach jest bardzo przekrojowe. Tutaj śmiało możemy powiedzieć, że Krystian Blezień jest takim stójkowiczem w MMA. Edward wydaje się być bardziej przekrojowy. Ale zobaczymy, czy da mu to drogę do zwycięstwa. Płynie z tych obrotowych technik Edward Demenko, ładnie tutaj postraszył prawym kolanem, wszedł w lewym prostym. Niepotrzebnie wydaje mi się, że podpalił się Krystian Blezień. Dokładnie tak, uważam, że pomimo tego, że ma pozycję z góry, to będzie musiał uważać na to, żeby Edward nie wyczarował czegoś z dołu, a na pewno ma ku temu predyspozycję. Trzeba nadmienić tutaj, że Edward ma także epizod w największej europejskiej organizacji KSW, gdzie stoczył walkę z Wojtkiem Kasieczką, tak jest. Przegrał decyzją tą walkę, ale można powiedzieć, że zaznaczył swoje miejsce w historii KSW. Świetny łokieć z dołu. Zainspirowany walką Krzysztofa Głowackiego. To samo chciałem powiedzieć właśnie, że to nie jest już tak, że z dołu nie można nikogo znokautować. Pokazał to świetnie Krzysztof Głowacki na ostatniej gali KSW Koloseum. Krystian stara się z góry wywierać presję, uderzać pojedynczymi ciosami, żeby zaznaczać tutaj robotę, żeby sędzia nie dźwignął tej walki do stójki. I póki co dobrze mu to wychodzi. Trzyma nisko głowę, po każdym ciosie klei się do rywala po to, żeby uniemożliwić mu skręcenie się do jakiejkolwiek techniki. Korzysta z tych długich rąk, trochę niczym John Jones, miesza ciosy na dół z łokciami na głowę. I to, o czym wspominaliśmy wcześniej, to wyciskanie cytryny, naprawdę to jest game changer, jeżeli chodzi o kontrolę z góry. Kolejny ładny łokieć.
Dwie minuty do końca pierwszej rundy, która raczej można powiedzieć, że toczy się pod dyktando Krystiana. Jeżeli Edward nie zmieni czegoś, to będzie musiał raczej zaliczyć tą rundę do przegranych. Teraz próbował się otworzyć Edward i tak naprawdę dał okazję do tego, żeby Krystian przeszedł sobie z pozycji gardy do półgardy. Zaafirmowałeś Krystiana jako stójkowica, a tutaj widać, że naprawdę poszedł do góry, jeżeli chodzi o ten poziom parteru. Tak jest, natomiast bardzo teraz dał się przytoczyć. Edwarda Demenko. Zobaczymy, co zaprezentuje teraz z góry Edward. Zostawia tą rękę. Natomiast nie wykorzystał tego Krystian. Wstajemy do stójki, czyli to było mocny high kick. Tak jest, wstaliśmy do stójki, ponieważ tak jakby Krystian wziął i zapoczątkował akcję podnoszenia tej walki, co mu się udało. Jeżeli mam być szczery, to jestem bardzo zaskoczony postawą Krystiana w tej walce, bo już chyba drugi czy trzeci raz stara się sprowadzić Edwarda do parteru, a nie wiem, czy w ostatnich dwóch walkach łącznie zrobił tyle prób sprowadzeń. Ale mocna obrotóweczka, obrotowy łokieć albo... Wydaje się, że delikatnie podłączony Krystian. Tak, jest podłączony. Czy dokończy robotę Edward? Mocno klei się Krystian, żeby nie doprowadzić do końca walki. Wydaje mi się, że przetrzyma tą rundę, ale chyba na miękkich nogach będzie wracał do narożnika. I rola narożnika jest, żeby przez tą minutę wykonać dobrą robotę i doprowadzić go, że tak powiem, do stanu używalności. Historia zatacza koło. Kolejna walka Krystiana. Kolejna i zapowiada się, batalia. Kolejna wojna. Tak, tu pierwsza próba łapania, kopnięcia, sprowadzenia i przejścia od razu za plecy. Obrotowe uderzenie, ten backtwist Edwarda, widać, że on próbował kilkukrotnie go w pierwszej rundzie, więc nie jest to przypadkowy cios i wydaje mi się, że Krystian w drugiej rundzie również powinien na to zwrócić uwagę, bo... Zainspirowany nokautem Sebastiana Chrobota, tak, chciał skraść ją. Ciekaw jestem drugiej rundy i przede wszystkim tego, czy ta minuta to będzie wystarczający czas na to, aby doszedł do siebie Krystian Blezień, żeby błędnik wrócił na swoje miejsce. Ale w zasadzie nawet jak nie wróci, dokładnie tak, historia pokazała, że on na tym zepsutym, w cudzysłowie mówiąc, błędniku może przepracować całą rundę. Pijany mistrz. Tak jest. Na pewno tanio skóry nie sprzeda. Wydaje mi się, że Edward będzie chciał agresywnie tutaj wejść, bo wie, że Krystian jest naruszony. Jestem ciekaw podpowiedzi narożnika Edwarda, bo niestety nie słyszymy ich. Jednak nie stało się to, co mówiłem, bo na delikatnej cofce Edward pracuje. Próba wysokich kopnięć z jednej, jak i z drugiej strony. Widzimy rozemocjonowanego Tomasza Jurskiego w narożniku Edwarda Demenki. O, widziałeś, też próbował zaatakować łokciem z dołu. Mam wrażenie, że zawodnicy troszkę ślizgają się na tej macie. Po raz kolejny. Niebezpieczny jest, naprawdę. Edward niebezpieczny jest. Kolejna i próba. Kolejna próba Krystiana wejścia w nogi. Jestem ciekaw, czy jest to po prostu taka taktyka, ponieważ wiedzą, że Edward jest troszeczkę słabszy w parterze, czy jest to taka taktyka, bo wiedzą, że jest aż tak mocny w stójce, bo jak wiemy, Krystian tą stójkę ma mocną. Uśmiecha się Edward Demenko, sugerując, że te low kicki nie wyrządzają mu żadnej szkody, może to być dobra mina do złej gry. Ładny lewy prosty ze strony Krystiana Brozienia. Często jest tak, że jeżeli rywal pokazuje, że nic mu nie jest, to tak naprawdę w środku bardzo cierpi.
mocny prawy middle. Patrzę na Edwarda i czekam na kolejne próby backtwistów. Świetnie te backtwisty bije, bo one nie są przewidywalne. W sytuacji jakiegoś kotła czy wymiany. Tak jest, on po prostu z pełnego luzu wystrzeliwuje tym uderzeniem, czym totalnie może zaskoczyć Krystiana. Zresztą w pierwszej rundzie już tak się stało. Tempo walki troszeczkę spadło, ale nie ma co się dziwić, ponieważ pierwsza runda była bardzo mocna i prowadzona na bardzo wysokim tempie. Tak jest, kolejne. Wydaje mi się, że też to doszło. I udało się. Czy mamy dosiad? Tak, mamy dosiad, mamy pełny dosiad. Teraz powinien Krystian stabilizować Edwarda i próbować uderzeń z góry. Zobaczymy, co zrobi. Nie, jest połówka z tej perspektywy, wydawało mi się, że... Aczkolwiek, jak pokazała poprzednia walka pomiędzy Cyprianem Wieczorkiem a Mikołajem Kołudą, z tej półgardy można naprawdę sporo skut wyrządzić. Pokazał też Paweł Pawlak, po raz kolejny przeze mnie przytaczany. Profesor. Widać, że Krystian nawet nie próbuje tutaj się skupić na to, żeby przejść sobie tą drugą nogę do pełnego dosiadu, tylko próbuje kontrolować i uderzać sobie z tej połówki. Pracuje sobie barkiem. Próba przetoczenia. Odzyskuje zamkniętą gardę Edward Demenko. Patrząc na pierwszą rundę, gdzie Krystian tak naprawdę też dużą część kontrolował jej w parterze, potem nadział się na te obrotowe uderzenie, jestem ciekaw, jak sędziowie punktowali tą rundę. Po raz kolejny na tej gali się powtórzy, ale nie zazdroszczę sędziom punktowym. Myślę, że powinni na pewno słusznie napisać prośbę do organizatora o jakieś podwyżki albo bonusy. Ze względu na stagnację w tej walce, również dla nas jest to ciężki orzech do zgryzienia i ciężko jakoś to aktualnie skomentować, więc wnioskuję również o podwyżki dla komentatorów. Tak jest. Gdybym miał przy sobie telefon, to od razu wysłałbym maila z prośbą. Niestety zostawiłem go w szatni. Aczkolwiek sądząc po uśmiechu organizatora, którego właśnie widzę, jest na to przygotowany. Jeżeli problem będzie z gotówką, w rozwiązaniu chętnie przyjmie również legendarny złoty łańcuch organizatora. Tak jest, natomiast wróćmy teraz troszeczkę do walki, gdzie cały czas z góry pracuje Krystian i wydaje mi się, że tą pracą z góry będzie mógł sobie wyrwać tą rundę na kartach punktowych, więc w mojej opinii ta runda idzie na konto Krystiana. Nie jestem sędzią punktowym, ale wydaje mi się, że ze względu na ten knockdown, powiedzmy, w pierwszej rundzie mogli ją sędziowie zapisać na korzyść Edwarda. Druga runda, tak jak powiedziałeś, zdecydowanie na konto Krystiana. Czyli mamy rundę o wszystko, tak? Rundę o pas. Słychać tutaj Radka Piechnika w narożniku Krystiana. Jestem ciekaw jego podpowiedzi, bo na pewno nie omieszkam zadać pytania Krystianowi, jeżeli wyjdzie zwycięzcą z tej walki, dlaczego starał się właśnie pracować obaleniami, a nie swoją, jakby się wydawało, najmocniejszą płaszczyzną, jaką jest stójka. Jeżeli miałbym komentować to z boku, to powiedziałbym, że Edward wygląda na troszeczkę świeższego, że zachował więcej sił, natomiast patrząc po historii walk Krystiana, tak jak mówię, on może na tym, że tak powiem, autopilocie przepracować kolejne 2-3, a nawet 5 rund, więc no, jestem ciekaw decydującego starcia w tej walce. Zaczynamy. Ja
I jestem też ciekaw, ile prób backtwistów będzie w tej rundzie ze strony Edwarda. Silnie schowany za tą podwójną gardą Christian Brzezień, widać u niego w tej stójce naleciałości z Muay Thai. Tak, jest twardo zamknięty. Edward nonszalącko puścił na chwilę ręce. Nie wiem, czy jest to opłacalne. Znowu jak w każdej z poprzednich rund, spokojny początek. Ładny taki spotkaniowy, prawie prosty teraz ze strony Edwarda. Zmienił pozycję Edward. Chyba najspokojniejsza runda, właściwie początek jej, patrząc na przebieg całego pojedynku. Aczkolwiek... Oj! Otworzyli się teraz obaj zawodnicy. Tak jest, mało brakowało, a czysto na brodę siadłby ten kontrujący prawy Edwarda. Moglibyśmy mieć kolejny knockdown. Ładny wewnętrzny low Christiana. Po raz kolejny na twarzy Edwarda Demenko uśmiech zmieszany z grymasem bólu. Ładny, lewy, ładny, prosty. Kolejny. Widać, że chyba dobrze czuje dystans Edward, bo Christian wystrzeliwuje tymi swoimi ciosami i nie potrafią one dojść celu, a przed chwilą... Kolejne wejście w nogi Christiana Brzezienia i tym obaleniem może zapisać tę rundę, jak i całą walkę na swoją korzyść. Tak jest, jeżeli ona do końca trwania czasu ta runda zostanie w takiej pozycji, jaką jest, to wydaje mi się, że sędziowie przychylniej będą mogli spojrzeć na Christiana, aczkolwiek trzeba powtórzyć, że to nie my jesteśmy sędziami. Edward Demenko powinien wszystko postawić na jedną kartę, za wszelką cenę szukać stójki i tam swojej szansy, albo jakiegoś skończenia w parterze i z przekrojowym zawodnikiem, więc również taki scenariusz należy brać pod uwagę. Christian natomiast spokojnie, on nigdzie się nie spieszy, każda sekunda gra na jego korzyść. Przytomnie obrócił Edwarda od klatki, więc ten będzie miał jeszcze trudniej do tego, żeby wstać. Przechodzi sobie do pozycji półgardy i przytomnie kontroluje Edwarda z góry. Minuta i 15 sekund do zakończenia pojedynku. Każdą sekundą coraz bliżej Christian Brzezień jest obrony wywalczonego w walce z Rafałem Racińskim pasa. Mocna presja barkiem. O, wróciliśmy. Ale kocioł. Wydawało się, że wiele się tu nie wydarzy, a tymczasem kocioł zapaśniczy. Tak jest, na samym końcu zawodnicy sprezentowali nam kocioł zapaśniczy, natomiast... Kto by się tego spodziewał po Christianie Brzezieniu? Dokładnie tak. Wydaje mi się też, że w tym kotle bardziej świadomy właśnie był Christian, bo nawet jeżeli szala obracała się przeciwko niemu i Edward gdzieś tam próbował być z góry, to on świadomie potrafił wstawać. 25 sekund do końca, widać, że pomimo tych uśmiechów ta noga Edwarda Demenko bardzo mocno obita. Jeżeli mówisz o czerwonych śladach, to tylko tatuaż. 10 sekund, panowie. Świetnie. Próba sprowadzenia, świetnie wybroniona. I wydaje mi się, że to było taką kropeczką nad i do obrony pasa. Świetna dyspozycja Christiana Brzezienia.
ogromna zmiana. Przede wszystkim jeżeli chodzi o takie jego mentalne przygotowanie i spokój w walce względem dwóch poprzednich pojedynków. A w końcu zawalczył taktycznie, zawalczył rozważnie. Co myślę, że cieszy zarówno jego, jak i cały jego team. Świetnie. Pokazał naprawdę taką przekrojowość Krystian Blezień. Ładnie przychodził z jednej płaszczyzny do drugiej. Wszystko było naprawdę płynne i imponujące. Poczekajmy na werdykt sędziowski. Obrona pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej, a już za chwilę ze zwycięzcą porozmawia jedyny, niepowtarzalny i niezastąpiony Mariusz Radziszewski. Ogromny szacunek należy się również oponentowi Edward Demenko, jak zwykle mocno dysponowany. Mocna grupa kibiców przyjechała za Krystianem. Nasze ringer już ozdobiły jego biodra pasem mistrzowskim.
Pozwolimy, że nie będę się w tym, co
Czas na walkę wieczoru, walkę, na którą czeka lokalna publiczność, bowiem jednym z bohaterów tej walki będzie lokalny bohater Adrian Dudek, który ma po swojej stronie całe trybuny. Reprezentant Berserkers Team Bielsko-Biała i Sportowego Zagłębia stanie naprzeciwko Justiego Halonena. 40 lat na karku Justiego Halonena, 1,80 m, identyczny wzrost po stronie Adriana Dudka, 9 lat natomiast młodszy jest reprezentant Polski. Tak jest, trzeba napomnieć tutaj, że Justi wraca do Polski po 3 tygodniach, ponieważ 3 tygodnie temu na gali Anaconda Fight League 4 stoczył walkę z Piotrem Walawskim, którą przegrał w pierwszej rundzie. Teraz stara się wrócić do naszego kraju i odbudować swój rekord. Warto też wspomnieć o tym, że wraca po dość długiej przerwie Adrian Dudek do walk. Ostatnia walka dla organizacji KSW, a więc kolejny na dzisiejszej gali zawodnik, który miał okazję walczyć dla polskiego giganta. Po przerwie, jak już wcześniej wspominaliśmy, spowodowanej prywatnymi kłopotami, że tak pozwolę to sobie określić. Zawodnik niezwykle mocno bijący. Tak jest, 2 lata nie było go w klatce, teraz skakuje tak naprawdę na zastępstwo, ponieważ tutaj miał gwiazdą wieżeru być jego kolega klubowy Ares, natomiast kontuzja wykluczyła go z walki. Adrian skoczył w zastępstwo i myślę, że będzie chciał szybko rozprawić się. Niezwykle nabuzowany Adrian Dudek. Myślę, że w swoim stylu ruszy do przodu. Zaczynamy. Zobaczymy, czy Finn pokaże skandynawski charakter i siłę, czy zostanie rozjechany przez polski walec. Przez polskiego banana. Czy pośliźnie się na skórkę co od banana. Mocny prawy ze strony Adriana Dudka. Zamyka na siatce Justiego Halonena. Finn pracuje z odwrotnej pozycji. Banan pracuje dość obszernymi ciosami. Teraz stara się zagonić rywala pod klatką, zamykać go. Wydaje mi się, że jest to przygotowanie do jakiejś mocnej ofensywy stójkowej. Aczkolwiek przestrzela tymi ciosami, mocny, to widać. Tak, mocny prawy krzyżowy, aczkolwiek bardzo widoczny. Jak to się mówi, leciał z 2 kilometrów. Finn po tej nawałnicy Polaka. Ładnie, jest trochę odważniejszy, ale nadział się, tak jest, nadział się na prawy podbródek i wydaje mi się, że jest delikatnie podłączony. Kolejny prawy podbródkowy. Niesiony głośnym dopingiem, Adrian Dudek ponawia kolejne ataki, ładna próba lewego łokcia. Tak jest, Finn próbuje pracować presją, natomiast jest to presja bez ciosów i za każdym razem, kiedy banan chce wyprowadzić sobie akcję, oddaje mu to Finn i... Przywraca Justi Halonen. Tak jest. Chciałem mówić o stójce, a walka przeniosła się do partneru i to, za sprawą Fina. Mocna wymiana, ładny beki ze strony popularnego banana. Nie odpuszcza Justi Halonen. Cały czas mocna presja. Ładny prawy middle kick skleił się z żebrami Fina. Aczkolwiek wydaje mi się, że im dłużej ta walka trwa, tym Finn sobie troszeczkę odważniej poczyna tutaj, bo teraz on zaczyna sobie pracować presją na bananie i nawet zaczyna coś zadawać. Banan zbiera siły na pojedyncze akcje ofensywne. Jestem ciekaw, na ile tlenu będzie miał banan, ponieważ on o tej walce dowiedział się stosunkowo niedawno, więc nie wiem, czy był w treningu. Jeżeli nie był, to może być problem. 2 minuty do końca tej rundy. Ciężko zaczyna oddychać reprezentant sportowego Zagłębia, a Finn zaczyna sobie poczynać coraz odważniej.
Jeżeli miałbym stawać w ciemno, to Finn, który walczył tutaj, tak jak powiedziałem, 3 tygodnie temu, powinien raczej być w treningu i powinien mieć tą bazę tlenową zrobioną. Jeżeli nie da się czymś trafić, to będzie z każdą minutą coraz trudniejszym przeciwnikiem dla Banana. Kolejny przestrzelony, taki prawy overhand ze strony Adriana Dudka. Bardzo silny fizycznie wydaje się Finn. Wiemy też, że naturalną kategorią wagową Banana to jest kategoria 84 kg, więc on tutaj nosi, że tak powiem, taki delikatny nadwagaż kilogramów, to też może mu nie pomóc w dalszej fazie walki. Bardzo ładnie, po raz kolejny szuka tego prawego podbródkowego. Tak, widać, że chce pracować tym prawym podbródkiem, bo on dochodzi celu. Natomiast wydaje mi się, że powinien do tego dołożyć jeszcze jakiś cios. Wydaje mi się, że postraszenie prawym podbródkiem i zamknięcie akcji lewym sierpem byłoby świetnym pomysłem. Zgadzam się z tobą w 100%, Michale. Wydaje się, że ponownie szala zaczyna się przychylać na stronę Adriana Dudka. Wydaje mi się, że troszeczkę przepalił płuca i zaczyna wracać do tej walki. Tak, Adrian pracuje takimi zrywami. Kumuluje tą energię w sobie, nagle zerwie się na 30-40 sekund i tym tak jakby stara się prowadzić tą walkę. A w momencie, kiedy Adrian, że tak powiem, kumuluje się, Finn nie chce zaatakować i to może spowodować, że sędziowie będą bardziej przychylnie patrzyli na zawodnika sportowego Zagłębia. Ładny prawy middle. Koniec pierwszej rundy. Koniec pierwszej rundy, jak na Adriana Dudka, przepracowany w dość spokojny sposób. Tak, też spodziewałem się, że będzie tutaj od początku ciągła presja, ciągły atak. Natomiast, tak jak powiedziałem, pracuje Adrian z rywami. Zobaczymy, co będzie działo się w rundzie drugiej. Adrian dysponuje rekordem 5-2 i żadna z tych walk nie była toczona na pełnym dystansie, więc jestem ciekaw, czy ta walka też będzie, znaczy Adrian będzie chciał ją skończyć przed czasem, czy gdzieś powalczymy troszeczkę dłużej. Ciekaw jestem, kto więcej sił zachował na tą drugą odsłonę. Obaj panowie mieli swoje momenty w tej rundzie, więc jak zwykle ciężka będzie rola tutaj sędziów, ale to ich problem. Zobaczymy, co będzie dalej się działo, bo walka, można powiedzieć, że jest ciekawa. Sędzia Cezary Wojciechowski zauważył jakieś, że tak powiem, płyny na macie i doprowadza do porządku arenę wojowników. O, teraz ładnie zapracował Finn. Cały czas widzimy, że plan pozostaje niezmienny ze strony Adriana Dudka. Szuka mocnego prawego. Ładny backfist, ale nie trafiony. Na rozgrzewce zerkał chyba na monitor, na Eduarda Demenko. Teraz się na chwileczkę otworzyli panowie. Adrian orbituje. Finn stara się go zamknąć. Ładna próba high kicka. Natomiast po dłużeniu nogi wszystko na jedną kartę, wydaje się, że stawia Adrian Dudek. Wypadła szczęka. Kolano. Czy skończy robotę Adrian? Jest bardzo bliski tego. Tak jest. Cezary Wojciechowski przerywa walkę. Wydaje mi się, że robotę tutaj zrobiło przede wszystkim to kolano, które odebrało całkowicie prąd Justiemu Halonenowi. Wielkie brawa.
Adrian dopisuje 6. zwycięstwo do swojego rekordu. Radując oczywiście miejscową publikę. Fin ciężko podnosi się z maty. Nie ma co się dziwić, szczerze mówiąc, widać na jego tułowiu ślady walki, a te kolano było bardzo mocne. Walka wieczoru zakończona zwycięstwem Adriana Dudkę. Dudka, a my możemy powiedzieć, że powoli gala Silesian MMA 10 przechodzi nam do historii. Czekamy jeszcze na ogłoszenie werdyktu. Witamy, cała masa emocji już za nami. Poczekamy jeszcze chwileczkę, oddajemy głos naszemu anonserowi. Jak wspomniałem wcześniej, cała masa emocji za nami. Myślę, że karta walk nikogo nie zawiodła. W każdej z walk działo się naprawdę wiele. Na kolejne emocje na gali Silesian MMA trzeba będzie poczekać aż do września. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że warto będzie czekać, bo mam w planach zaprezentować tam fajerwerki. A za uwagę dziękuję Wam. Mariusz Radziszewski i Michał Hawro. Dziękujemy i do zobaczenia. Pozdrawiamy.